La Gawin, co słychać, jak Cześć, się Elu. czujecie? Bardzo Ja witamy cię na żywo z Choroszczy. Przyszłem sobie odciąć sklejkę na kanał i przypalić ją petem, panie Elu. A peciakiem. Panie Elu, a co u pani? Co u pani? Dobrze. To bardzo się cieszę. Panie Elu, jakie ma pani plany na wakacje? No tak jak miałam dotychczas, jadę nad Morze Bałtyckie. Ale z Markiem? Elu, zahacz o Choroszcz. Panie Elu, a ja mam takie pytanko. A czy ta pani... Niestety coś ucięło. Sorry, a teraz mnie słychać, panie Elu? Słychać mnie? Bo dzisiaj był temat książek. Badania? Lubi pani czytać książki? Tak na marginesie? Czy nie? Lubię, tak. Chibi, ja, ale... mogę się spytać, bo chyba dwubiegunowość ma. Kto? No ty. Czemu? Bo najpierw wyzywasz, ale a teraz z nią gadasz. Dobra. Panie Elu, a jakie pani mniej więcej... Znowu przepraszam. Z jakiej firmy aparatów pani korzysta podczas pracy? Bon, jeszcze raz bon. No ja ogólnie na Nikonach fotografuję, ale mam też Canona jednego, więc można powiedzieć, że i Canonami, i Nikonami. A kamery najchętniej Sony. Ja nie lubię, jak będziecie dzisiaj o książkach gadali, to ja wychodzę. A co tam ciekawego Marek mówił, bo podobno był u nas? Dobra, ludzie mnie... Że się do pani trzy dni nie odzywa, że się do pani trzy dni nie odzywa. Pani, ja powiedziałam, żeby do pani zadzwonił. Ale on coś tam... Ludzie, nie słyszycie, że Ela jest przygnębiona i przyszła właśnie się wygadać do nas? No to niech o, się pani... Dzień dobry, Elu. Ogólnie mówił, ja trafiłam na rozmowę... Ej, słychać mnie? No, teraz ucina cię cały czas. Ale dajmy się Eli wypowiedzieć. No nie, bo pytałam się, co Marek mówił. No mówię, że mówił, że trzy dni się nie odzywa do pani. Pa, konfident. No, no nie, tylko że się do pani nie odzywa trzy dni, nie? Jest, nie wiem, bo ja nawet nie wiem, co tam się u was dzieje. A czemu tylko nie powiem, że trzy dni nie odzywa. Chibi, czemu najpierw wyzywasz, ale ja teraz nie próbuję? Jezu, weź się tego kurwa Benkarta mi stąd. Jezu, nie no, mogę go słuchać. No, to się pytam, czy masz... Boże, nie mogę go słuchać, jest tak głupi, ja nie mogę go słuchać. No. Człowieku, ja nawet mi się nawet ciebie wyzywać nie chcę. Zamknij mordę. Jest tak przyjebany. Dobra, niech Ela się wypowie, co tam u niej słychać dzisiaj. A może reszta powie, co Marek mówił, bo nie wiem, no może wy coś powiecie. No właśnie, powiedzcie mi, co mówił, bo już go nie ma. Chętnie nie, to, że się nie odzywa. Ja chciałbym pozdrawić Beatę. Chybi, zamknij kurwa mordę, daj innym powiedzieć, kurwa. Mówił, że... No dobrze. Że się nie odzywa, moc ci chodzi. Agresywna jesteś. Mówił, że poświęcał dużo. Bąbel, co ty tam? Cicho. Przecież nie odzywam się, nie krzycz na mnie. Chybi, zamknij mordę, już teraz ma dwa zęby z przodu, tylko króliku. Dobrze, mówił, dobrze. Że poświęcał dużo czasu, żeby administrować serwerem. Żeby administrować serwerem. I wchodził co 15 minut na serwer, sprawdzać, czy nic się nie dzieje, w razie czego to by wybanował albo muta dawał, ale takich no, nie było. Twój stary to chyba był WB. No czekajcie, no niech mówi, no ktoś nie taki, co jeszcze? Co tam jeszcze było? Muszę sobie przypomnieć. Cieszył się, że jest adminem u Iskarioty. No i ogólnie cię obrażał. Ela, nie słuchaj nikogo, oni cię podpuszczają specjalnie. Nie obrażaj cię. Komuniści. Elu, oni cię podpuszczają, żebyś była na Marka wkurwiona i żebyś coś nagadała. Marek, o tobie nic złego. Marek, nic złego o tobie nie mówi. Może Marek po prostu, że chce wiedzieć, na czym stoi. To są lewa. Zastanawiam się, czy pani zaprosi go na wakacje. Tak, ale nie obrażał pani. Nic złego nie mówił. I mówił, żeby pani ogarnęła hotelu. O, tak, to też mówię. Może ktoś to nagrał i pani Ela w końcu posłucha, co Marek miał do powiedzenia. No nie, no jutro ja pewnie. Erko, spać. Słuchajcie, ja nie przesłuchuję głosówek, ja nie mam na to czasu, ani ochoty. No dobrze, w każdym bądź razie nic złego nie mówił, nie? Rozmawiał na neutralne tematy z ludźmi.
Nieprawda. Jan kłamie. No. Dlaczego? Więcej tematów było praktycznie o niczym. Po co miałbym kłamać i to robić, bo... Bo jesteś tam. No, bo głosówkę można sobie na jutro przysłuchać i Marek nic takiego... Janusz nic nie mówił. Bo wyrywasz 16. Nic nie mówił. Przestań kłamać, Kubiko, tam, bo ty cały czas jak taki wrzut na dupę, skurujesz, no jesteś wrzodem na dupę, weź to, pakuj manżur, tyle ci mam do powiedzenia. Ela, jesteś największym wrzodem, Kibi, hamuj bajerę tam, bo wszystkich wyzywasz. Dobra. No i to wszystko, panie. Ela, współczuję ci, bo widzisz, nie dowiesz się prawdy. No nie mówię, Smajl. I nie wie, dlaczego został mu zabrany admin. Bo jest komunistycznym bachałkiem. Dokładnie. Dobra, dajcie wypowiedzieć się Eli, co jej leży na sercu. Nie przekrzykujcie się. No Ela dzisiaj zjadła obiad zapewne i się zmęczyła. A to ty z nią jadłeś ten obiad? Taki zdesperowany to nie jest. Może powiedzcie Eli, co Marek mówił o Marysi. Ja chyba admina potrzebuję na tym serwerze, coś czuję. A co mówił? Rozmawiamy o Marysi. Dokładnie. Ale dlaczego ty... Ela... Na głosówkach nie rozmawiajcie. Ela nic nie mówił, Marek, oni cię podpuszczają. O Marysi nic nie gadał. Janys dobrze mówi. Gdzie się można pomóc? Ela, głowa do góry. Jesteś, Ela, jeszcze? Jestem, no to się zastanawiam, co mam powiedzieć i nie wiem. Ela, zajebiście. Ela, może uniwersum szkolnej 17. Ela, brzmisz na strasznie smutno. Co się stało? A, no taki nieciekawy dzień. Ej, Ela, kiedy można się umówić na zdjęcie u ciebie? Dobra, weź przestań, to nie jest ten moment. No. Aha. Ja jestem klientem, może. A co się stało? A kiedy mogę się umówić z twoją mamą na randkę? Kolego? Była po prostu z babcią. Była taka sytuacja, że od kilku dni jest ta afera z powodu Janysa i tam po prostu stawałam w jego obronie i na jednym serwerze głosowym powiedziałam, że wszyscy się tam czepiają Janysa. A na przykład Marek też się dziwnie zachowuje, bo wysyła swoje filmy rozbierane jakimś różnym kobietom i że po prostu ciężko mi jest się wtrącać w czyjeś życie, co tam ktoś robi i tak dalej, no nie? Już tam nie pamiętam dokładnie. Już nie pamiętam, co dokładnie powiedziałam, czy właśnie, że odbiorę właśnie administratora Markowi, czy tam, nie, już nie pamiętam, co. No i Marek sobie to przesłuchał potem na jakimś nagraniu i coś mu tam oczywiście pisali, że się o nim źle wypowiadam. No i wczoraj cały dzień nic mi nie napisał ani słowa, tylko mi napisał spierdalaj. No a nie lepiej by było wprost z Markiem o tym tak porozmawiać? Napisał, że mi po prostu na Messengerze, że ja się o nim źle wypowiadam. Że ja go źle traktuję, że jestem hipokrytką. Tam wkleił jakieś screeny, że tam, że ja go krytykuję, bo powiedziałam, że on wysyła jakieś intymne filmy kobietom innym. I a jesteś pewna, że on takie coś wysłał? I napisał mi spierdalaj, po prostu spierdalaj, nie? Ela, to było bardzo poetyckie. I przez cały dzień tylko to, nie? Spierdalaj i koniec, nie? Przez cały ten dzień. Ale zobacz, jak Marek nie ma argumentów, no to wtedy leci takie, spierdalaj, wypierdalaj, bo nie ma co powiedzieć, no to jedyne, co może powiedzieć, nie? Ale to są tropy, on po prostu cytował Elę i parafrazował ją. No i po prostu, no i chodzi o to, że... A wczoraj miałam taki dzień, no dużo się wydarzyło, jakiejś tam sytuacji, czymś tam się zdenerwowałam, coś tam się działo, nie? I na przykład
Marek to się ciągle bez powodu obraża, ciągle ma jakieś problemy, cały czas ma jakieś humory, ciągle jest niezadowolony bez powodu. Na przykład tydzień temu przed live'em do niego zadzwoniłam, że nie wiem właśnie jak rozwiązać problem, że on jest zablokowany u mnie na kanale, nie może komentować, nie mogę go ustawić administratorem i martwiłam się, jak to włączyć. No to on nakrzyczał na mnie, ty masz zawsze problemy, a wiesz, spierdalaj, daj mi spokój i się rozłączył przed live'em, nie? I tak się zdenerwowałam, że się spóźniłam 2 godziny na live'a. Także do niego się w ogóle nie można z żadną sprawą zwrócić. Jak tylko jest jakiś problem, to on od razu jest niemiły, nie? Spierdalaj to na porządku dziennym po prostu do mnie mówi. Spierdalaj, wypierdalaj, to jest po prostu częściej od niego słyszę niż zależy mi na tobie, wiele dla mnie znaczy, że w ogóle, prawdę mówiąc, to on nigdy mi nie powiedział, zależy mi na tobie. I nigdy mi nie napisał. I nigdy mi nie powiedział, wiele dla mnie znaczysz. Albo nigdy mi nie powiedział... Ci, że cię kocha? Nigdy mi nie powiedział, że kocha, to sami mówi, ale dla niego to są tylko puste słowa. Ale nigdy mi nie powiedział, że... Czy mogę ci w czymś pomóc? Widzę, że się czymś martwisz, czy mogę ci w czymś pomóc? Widzę, że jesteś smutna, czy mogę cię jakoś pocieszyć? Nie, to są w ogóle dla niego zdania... Bo to nie taki charakter, Elu. Niedostępne, nie? Natomiast jak się czymś martwię, faktycznie nie, to on wtedy mówi, spierdalaj. Musisz nie zostać bedoesiarą i pierdolić. Elu, zasługujesz na pierdol, jak ma pochy. Nigdy nie powie, po prostu nigdy nie powie, o widzę, że jesteś zdenerwowana, czym się zdenerwowałaś, co się stało, martwię się o ciebie, czemu się denerwujesz, może ci jakoś pomogę, nie? To nie, nie. A mówiłaś mi o tym, może on nie wie w ogóle o tym. To takie w ogóle słowa, takie kilka zdań, to jest w ogóle niedostępne w jego słowniku. Nie? On tylko, jak widzi, że ja mam na przykład z czym się martwię, nie, to ja słyszę spierdalaj wtedy. No i do czego zmierzam, że... Ponieważ mi tak wczoraj napisał, nie, ja akurat się tam denerwowałam różnymi sprawami, poszłam późno spać, bo się tam czymś martwiłam. Poszłam spać w sumie o 5 rano po prostu dzisiaj. No to i tak sobie czytałam to spierdalaj, co mi tam napisał, nie, na tym messengerze cały dzień spierdalaj i ani słowa więcej. No to mu napisałam, że ja już nie chcę z nim jechać na te wakacje, że ja już nie chcę się z nim rozmawiać, kontaktować, współpracować i że po prostu, i żeby on po prostu spierdalał. No i nie tyle. Ja mam takie pytanie, jak długo takie będzie? Ja mam pytanie teraz, halo. Halo, no, kolego. Dawaj. Ja mówię, mogę jak pytanie? Długo będzie taka relacja? Dam ci ryj śmiecie, jebany. Nie kłóćcie się, chłopaki. Nie chodzi o to, że słuchajcie, ja może jestem wulgarna, trochę tak się po prostu stylizuję, bo ja się nauczyłam od hejterów i jak tak dla podniesienia, to jest dla mnie jakiś środek, powiedzmy, taki pseudostylistyczny, żeby nadać moim temu, co mówię, większy wydźwięk, to używam wulgaryzmów celowo po prostu. Ela, ty nie uważam... Satyry. To jest jedna wielka satyra. No, Ela się oczywiście twórców literackich, na przykład Marek Łasko, czy tam Gombrowicz, czy inni używali wulgaryzmów w swojej książce i to nie jest wcale zabronione. Nawet Sienkiewicz czy Mickiewicz podobno w rękopisach pisali jakieś różne wulgaryzmy, potem po prostu cenzura im to powycinała w różnych jakichś utworach, no, ale mniejsza z tym. Ela, to z tego marka to kawał chuja. To z tego marka to kawał chuja jest. Celu, zasługujesz na kogoś lepszego. Pierdol marka. Chciałam po prostu tylko skończyć, nie? Więc ja używam tych wulgaryzmów. Nie, nie jestem święta, ale ja po prostu jestem nieprzyzwyczajona. U mnie w domu nigdy ojciec nie wzywał ani matki, ani mnie, ani brata. Żyłam po prostu w rodzinie przez 30 lat z ojcem i on nigdy nie powiedział spierdalaj. Ale tak dosadnie czy konkretnie? Ela się wyciszyła znowu, uchem walnęła chyba. Weźcie, napiszcie jej albo coś. Oznaczcie, napiszcie albo... Tak jest nawet dobrze.
Lepiej jest. Ogólnie popieram zmutowanie Chibi. Popieram zmutowanie Chibi, jest bardzo dobrze. Jeszcze jej powiedzcie, bo on tam gada do siebie. Ej, weźcie, Chibi jest po zmutowaniu na tym serwerze. Weźcie Maro, odmutujcie, bo on są muta miesiąc temu. Słychać mnie? Słychać. Słychać. Halo, słychać mnie? Dzięki. To nie była Ela. Ten film nagrałaś z Skarek Twardowskiego, bardzo mi się podobał, ten film się go obejrzałem i fajnie ludzie w ogóle i coś fajnego zupełnie. Wykonajcie telefon do Eli. Ale Ela jest mutowana. Ela jest mutowana, walnęła uchem. Dlaczego wrócił zwyczaj biały? Jest zło. To jest głupio. Trzeba Eli kupić słuchawki z mikrofonem, bo to jest po prostu dramat. Składka. Eli trzeba kupić słowy. Wszyscy. Słownik to tutaj ponad połowę ludzi by trzeba kupić. Ja jestem moderatora, chcę was wyrzucać z kanału, jak się śmiecie z Eli na dwie minuty. Ban, kurwa. Nie, mut na chwilę i zaraz by się tutaj ludzi zapytać. Nie? A gdzie jest ta Chibi? Poszła sobie czy bana dostała? Oby bana dostała. Bo jest zmutowana na dysku. Zmutowany mikrofon miała. Zmutowany. A ja bym nie miał bana. Ja bym się wyjebał na dwie minuty. To jeszcze będziecie prosić o paladyna tutaj. O paladyna? No. No niełatwo nim zostać. A Ela Gamin dalej tam monolog prowadzi. Do zmutowanego telefonu. Nie. Ciekły. Biedna Ela, nie śmiejcie się z niej. Biedna. Tyle jak, ale się zachowujcie. Dobra. Nie, ja nie rozumiem, czego oni nie porozmawiają ze sobą po prostu przez telefon czy coś, tylko takie pierdolenie. Bo on ją wyzywa. On jej nie daje dojść do słowa, ją wyzywa podobno. Ja słuchajcie, nie wiem, kiedy przestało mnie słychać? Bo było 3 minuty. Słuchasz mnie dobrze? Ale przekaz był dobry. Prośbę, Ela. Dzięki. Maro, dawaj przekaz. Ela, czy mogę mieć prośbę? Pół sekundy ci to zajmie. Mogę? Nie. No dawaj. I tak babci nie zaliczy. Żeby na twoje kobiety nie zaliczyć, kurwa, bo było. Słuchaj, to coś ścisnęłam i mu, po prostu coś ścisnęłam i mnie przerwało. Chciałam tylko po prostu powiedzieć, że Marek jest taki, że on... Wszystko trzeba załatwić, pieniądze muszą być, wszystko musi być załatwione, wszystko musi grać, wszystko musi być fajnie. Trzeba mu wszystko chce, nic nie ma. Wszystko mu po prostu pod nos zapewnić, dać, zorganizować. Nie, on tylko na gotowe przychodzi. A jak się okazuje, że potrzeba, żeby w czymś pomógł, żeby wsparł, żeby się zainteresował, żeby coś od siebie dał, no to on ci mówi, spierdalaj, czaska drzwiami i wychodzi. No i tak nie jest po prostu. A ty nie uważasz, że ty za mało wymagasz od Marka? Że ty powinnaś po prostu konkretnie mu powiedzieć i zacząć od niego wymagać? Dokładnie, jak od wnuka. Ej, czy mogę mieć prośbę? Czego wymagać? Czy mogę po prostu była taka sytuacja, jak byliśmy nad morzem, był live. No kurwa, chłopie, po prostu się zapytaj, a nie... Jak byliśmy nad morzem i był live i wyrzuciło tego live'a, bo był słaby internet. I po prostu w tym ten OBS w Marka komputerze jest inaczej skonfigurowany niż w moim. No i ja do niego mówię spokojnie, słuchaj, przerwało nam transmisję, 1000 osób nas ogląda, pomóż mi to włączyć, nie wiem co się dzieje, chodź tutaj, pomóż mi, ja po prostu nie wiem sama, usiądźmy razem, spróbujmy, co się stało, a on, kurwa, ty nie wiesz, nigdy nie umiesz, kurwa, ten i tam po prostu, i wziął czasną drzwiami i sobie gdzieś poszedł po prostu. To wtedy było cudu najebane w pokoju? I zostawił mnie, nie? I ja to w końcu włączyłam i wtedy go nie było na tej transmisji, jak byliśmy we Władysławowie i ja wtedy tak narzekałam, byłam taka rozżalona, to było go 2 godziny, nie? Chodzi o to, że tak Ela, samo było dwa tygodnie temu było tak samo, jak miałam live'a i zadzwoniłam do niego, no cześć, co słychać, jak się masz, tam kochanie, co tam słychać? I mówię mu, słuchaj, martwię się, bo nie wiem, bo masz blokadę u mnie na profilu YouTube, nie mogę cię ustawić. Weź po prostu wejdź na profil mój i zobacz, jak to ustawić. A on do mnie od razu z pyskiem, że
kurwa, zawsze masz jakiś problem. On nie reaguje na nic. Więc nigdy nic nie umiesz ustawić, kurwa, ten. Dobra, strzelam bany teraz, kto się odzywa i przerywa Eli, zostaje z automatu pana. Jak ktoś się przerywa, jak Ela mówi, zostaje pana. Nie wyciszenie, ale pana. Ja się po prostu rozłączyłam, nie? I potem się nie mogłam na tego live'a 2 godziny połączyć, bo myślę sobie tak, facet, któremu gotowałam, prałam, pomagałam, kupowałam wszystko, po prostu cały czas tam zabiegam o nim, dbam o niego, nie? Mówię, że mi się coś wyłączyło, a on mi, kurwa, nie zawracaj mi głowy, nie? No, nie, ja nie daję rady. Ja jestem do czegoś takiego nieprzyzwyczajona, no. Ale on, pamiętam, nawet na jego streamie było tak, że nie umiał mikrofonu w OBS-ie podgłośnić, więc nie wiem, czy cokolwiek by zrobił w OBS-ie. Nie, ale on... No, ale chodzi o sam fakt, że akurat... nie chciał pomóc. Po prostu ta Paulina z kanału... No, nieważne, jedna taka youtuberka nam po prostu pomagała i akurat Marek potem umiał sobie to wszystko włączyć. Mi nawet chodziło o to, żeby ze mną spróbował, a ja bym to wszystko jakoś, ja bym to rozgryzła sama, nie? Ale we dwójkę jakoś raźniej, jak ci tam druga osoba z tobą jest i czyta, nie? Wiesz, zawsze może akurat coś zaskoczy, nie? A on ja od razu... On ma taką reakcję strasznie agresywną do ciebie, no. Czy myślisz, że... Kurwa, na co przerywasz? ...powoduje? Bo po prostu mój mąż był taki sam, zawsze zmęczony. Zawsze w tym humorze. Wszystko musiałam zawsze wszystko ja załatwić, a jak miałam jakiś problem, to trzeba było prosić obcych ludzi, sąsiadów, nie wiem, kogoś z internetu, żeby przyszedł, nie dało się go do niego. Bałam się po prostu jest taka sytuacja, że ja się bałam męża o cokolwiek poprosić, że na mnie nakrzyczy, że ja go o coś proszę, żeby mi w czymś pomógł i prosiłam obcych ludzi i tak samo jest z Markiem, że ja się go boję o cokolwiek poprosić, o jakąkolwiek pomoc, wsparcie i proszę obcych ludzi, no to tak wygląda po prostu. Ej, mam pytanie, dlaczego admin jest taką nieobiektywną kurwą i jak ja przerwałem, to dostałem timeouta, a jak ktoś coś powiedział, jak Ewa gadała, to nie dostał, znaczy Ewa. Tak szybko. Ej, Ela, a ty zamknij pizdę, bo cię znajdę, buraku, ja mam. Ela, kurwa, zesrał się. Ej, Ela, mam pytanie. Ela, przeczytaj to, co ci na prywatnej wiadomości napisałem. Tak szybko, bo mi potrzebuję. A teraz nie mogę, bo ja jestem na balkonie, palę papieros, a mam ręce zajęte. Na szybko. Tylko... Nie mogę, jestem na balkonie, palę papieros, a mam ręce zajęte. W jednej mam papierosa, w drugiej mam tyle. Pani Elu, ja mam pytanie, mogę zadać? Jesteś za głośna. Sorry. Tam z tego CB radia się nie odzywaj. Nie, ja po prostu chora jestem. Marek jest też... On jest strasznym egoistą, on w niczym nie pomoże, a nawet właśnie troluje mnie, hejtuje, wyśmiewa za plecami, nagrywa filmy, wysyła. Ile razy mnie hejtował, wyśmiewał. Wszystko, co po prostu robię, to doszłam do tego sama. On ani w niczym mi nigdy nie pomógł, w niczym nie ma udziału, żeby mnie w czymś wsparł przez ten rok tej znajomości. Mogę mieć pytanie? Elu, wiesz, to moje zdanie no jest i, takie, no i raz że pewnie... Coś tam właśnie na mnie warczał, nie? 2 dni temu, nie wiem w ogóle dlaczego, jak się ta afera z Janysem rozpętała, ktoś to nagadał mu. No i ja sobie pomyślałam, no kurwa, mać będzie mi tak do mnie szczekał cały czas, to ja to pierdolę, to ja mam to gdzieś. A dlaczego ja mam to wytrzymywać? Jak ja potrzebuję od jakiejś osoby zaprzyjaźnionej jakichś słów wsparcia, a nie żeby ciągle na mnie krzyczała, nie? No to jeżeli to jest taki toksyczny związek, to czemu wy jesteście ze sobą? Nie jesteśmy wcale. Mówię, że on cały czas na mnie krzyczy. Jedyne, co można z nim porozmawiać, to jak wychodzi z pracy, to wtedy już nie jest w sumie na kacu, a nie jest jeszcze pijany i jeszcze wtedy o tej 15-16 to da radę coś z nim jeszcze omówić. Wieczorem to jest zawsze wkurwiony i rano, i do południa jest zawsze wkurwiony. A może go wkurwia żela? No. A
A tylko można z nim porozmawiać, żeby coś z nim obgadać, to tak 15-16 jest na chodzie, a tak to jest zawsze wkurwiony po prostu przed południem. Ty teraz, żeby z nim coś porozmawiać albo załatwić, to musisz czekać do 15? Tak, bo on wtedy jest tam przytomny na chodzie i normalnie się zachowuje w miarę. A wieczorem, jak się go o coś zapytam o 20, to jest zawsze wkurwiony, zawsze. Ja może dlatego, że jest zmęczony, bo pracuje. Ale ja mam może dlatego, że jest zmęczony, bo pracuje, bo nie trój dupy, nie? Zawsze jest, wieczorem jest zawsze zmęczony i od rana zawsze jest zmęczony. Bo pracuje. No bo do pracy chodź. Ej, admin. No tak, no i pytam się go, mówię, że o, mam jakiś problem, a on mi mówi spierdalaj, nie? Albo mówię, o, czegoś nie martwi się, czymś nie umiem czegoś zrobić, to on mi mówi, a bo ty kurwa nigdy nic nie wie. Ela, i, tylko i tylko mi zawracasz dupę, nie? Albo takie powiedzonka tego typu, nie? No. Admin, odbanuj mojego kolegę, no, proszę. Może ma złe dni. Mogę mieć pytanie? Od razu mówię. Ja nie jestem w stanie się do czegoś takiego przyzwyczaić po prostu. Takie coś nie powinno mieć miejsca. Ale to co, na przykład mówisz, Marku, pomógłbyś mi przekręcić żarówkę, a on mówi, a spierdalaj. No tak, no prawie że tak. No co ty mówisz? Tak, po dlaczego prostu... go wpuściłaś do domu w ogóle? Biorę i sobie przykręcam sama w żarówkę. Boję się, że jakbym poprosiła, to bym na mnie nakrzyczał po prostu. A kurwa, spaliła ci się, bo ty kurwa pewnie źle obsługujesz, pewnie źle przyciskasz i spaliłaś i teraz trzeba wymieniać. Kurwa, same tylko problemy są ciągle z tobą, kurwa. Tak bym usłyszała i wolę sobie wymienić żarówkę sama. Zresztą mój były mąż też tak samo reagował. I to, że pracujecie tacy samo. Bo Marek jest złym człowiekiem. A skoro nie jesteś z Markiem w związku, to po co go ciągle porównujesz do Andrzeja? A będziemy zbierać na kampera? Mi się, Ela, wydaje, że ty masz trochę nieprzepracowanych rzeczy z tym poprzednim mężem i to się odbija na następnych związkach. Myślę, że on się powinien czasami zastanowić, jak do kogoś tak warczy, że to drugą osobę po prostu rani, nie? Bo rozumiem, że na przykład w gniewie tam się coś powie, różnie się do niego zwracałam, prawda? Ale tak bez powodu, nie? Mówisz, kochanie, tutaj ci zrobiłam jajecznicę, a on, no kurwa, przypalona, co ty nie umiesz jajecznicy, a wyżej, kurwa, po co ty mi w ogóle tu dajesz, nie? Zamiast po prostu wziąć i sobie na przykład samemu usmażyć drugi raz, skoro woli inaczej, na przykład mniej wypieczoną, nie? Bo niektórzy lubią taką rzadką. Ale to brzmi jak taka skrajna patologia. Jajecznica się piecze. A jak można przypalić jajecznicę? No smaży się, no smaży i piecze to są pochodne razy. Chodzi o to, że mamy jajecznicę. To powiedz mu, że darowanemu koniowi nie się w nie zagląda. Nie ściętą, po prostu, że surowe gluty z jajek latają i to wtedy mu pasuje, nie? A nie każdy tak lubi, bo to jest salmonella i tam inne rzeczy, prawda? A poza tym, zanim tam zdejmiesz patelni, to ona się jeszcze smaży. No nieważne, no chodzi o to, że nie, ja się po prostu go boję poprosić o najmniejszą pomoc, bo on na mnie zawsze krzyczy. Jajec w skorupce jeszę. Elu, a my cholerę ci on jest do szczęścia. No, no właśnie. Po co ty w ogóle do niego piszesz? To niech spierdala, jak mu nie pasuje. No nie sada, ma nie. Ale nie chcę tu... Chciałam tylko wam powiedzieć, no, że on się na początku tak się nie zachowywał, jak jeszcze się nie spotykaliśmy, to był miły, taki czaruś, starał się, mówił mi jakieś komplementy i w ogóle... cały czas, że mnie kocha i taki był miły cały czas, nie? A jak już zaczęłam mu okazywać zainteresowanie, no to tak stopniowo coraz gorzej mnie traktował, coraz gorzej. Potem to już doszło do tego, że mnie hejtował na różnych stronach, wyśmiewał, ja sobie to nie mówił. No słuchaj, co poruchał, to jego kurwa i miło się skończyła, no. No, za dobra byłaś dla niego. O, jaki znany głos się pojawił. A
bo chodzi o to, że faceci tacy są, że dopóki kobiety nie jest zdobędzie, to się stara, jest miły, nie? A potem to już uważa, że już mu się wszystko należy i już zaczyna cię lekceważyć, nie szanować. Nieprawda, faceci tacy nie są. A chuja, to jest prawda. A potem to już jest tylko gorzej, nie? On się teraz nie stara, to też się nie staraj po prostu. Elu, a myślisz, że jest jakiś facet, który mógłby cię teoretycznie traktować lepiej niż Marek? O tak, ja. Każdy. Ale z tych, co raz na raz. Słuchajcie, nie chciałam wcale tutaj obgadywać, tylko wam mówię, że to sam. My wiemy, Elu, że Marek jest słaby. Są po prostu, prawda, różne tam były sytuacje, hejterzy się odpalają, mam różne problemy osobiste, zawodowe i inne, nie? Elu, a myślisz, że będziesz w stanie mu wybaczyć? A dochodziło między wami do przemocy? I od osoby, którą jesteś w jakimś kontakcie bliższym, to oczekujesz mimo wszystko jakiegoś wsparcia, nie? A on przez całutenki dzień, tam dwa dni temu, to mi tylko napisał na Messengerze spierdalaj i cały dzień ani słowa w ogóle... Jak ja się czuję, co u mnie słychać, czy ja czegoś nie potrzebuję, nic. Spierdalaj, koniec, nie? Znaczy Marek, no to skoro mam spierdalać, no to spierdalam, no. On tak myśli, że jednego dnia... On myśli, że jednego dnia na mnie nakrzyczy bez powodu żadnego. A na drugi dzień jakby nigdy nic tam, co słychać, nie? A to tak nie działa. Ale ty też, Elu, tak chyba robisz. Nie, wcale tak nie robię. Ja jak się o czym zdenerwuję i się z kimś pokłócę, mam powód czasem, jest jakaś tam awantura, draka. A nie? Na drugi dzień zgoda i miłość. Kocham, tęsknię. A on po prostu bez powodu tak odnosi. On mnie traktuje jak śmiecia, jak psa. Elu, a myślisz, że to... A myślisz, że powinno się tak traktować kogoś? W sensie, no facet swoją kobietę powinien traktować w ten sposób? On się po prostu przyzwyczaił, że ja go lubię, mi na nim zależy, że mu pomagam i uważa, że to jest bezwarunkowe, że nieważne, czy będzie miły, czy chamski, to i tak będzie tak samo. Mi się wydaje, że on jest jak Najman, nie? Chujowy w stójce i bardzo mocny w gębie. A nie chcę tutaj nic o nim mówić złego, tylko chodzi o to, że... Prawda, są dni, że tak mi powie, klepie, nie? Są dni, że tak mi powie i wtedy nie zwracam uwagi i myślę sobie, a przyjdzie mi, jutro będzie inaczej się zachowywał, nie? A są dni, że robi mi się przykro i myślę sobie, nie, kurde, mam już tego dość, nie? A mi się wydaje, że to jest chwilowe i będziecie jeszcze robić lajta z wakacji, z sypialni. A czy Marek już nie jest hejterem? Albo czy jeszcze jest? Przecież Marek albo cały czas jest hejterem. Chcę się wyjaśnić. Jaki jest status? Pytanie, co trzeba zrobić, żeby zostać hejterem? Czy jest skoro raptem 3 tygodnie temu nagrał moje mieszkanie, a potem wysłał na najbardziej hejtujący mnie serwer, żeby mnie wyśmiać. Kontaktuje się tam z ludźmi z tego serweru i z Karioty i cały czas im przesyła jakieś materiały na mój temat i się śmieje z tymi hejterami ze mnie, no to on chyba też jest hejterem, nie? No ale przecież mu wybaczyłaś mu przecież. Nie, wcale mu nie wybaczyłam. To nie jest tak, że sobie wybaczasz i koniec, nie? Po prostu... Jakieś rzeczy do ciebie nie docierają. Nie chcesz tego brać pod uwagę, a potem stwierdzasz, że jednak to była przesada, nie? Ela, ale kochasz przecież tego wariata. Jednego dnia chcesz wybaczyć, nie? A potem mija tydzień, dwa i myślisz sobie, kurwa, no tego się nie da wybaczyć, no jednak nie mogę o tym zapomnieć. To jest trochę tak, jak czasem się zdarza, że tam są jakieś małżeństwa pary, no i na przykład mężczyzna zdradzi żonę, nie? No i oni się pogodzą, wrócą do siebie, ale
potem minie trochę czasu i ta żona stwierdza, no kurde, no nie potrafię mu tego wybaczyć, że on mnie tak okłamywał cały rok i zdradzał. Jednak nie dam rady, jednak muszę odejść. No nie wytrzymam tego, no nie jestem w stanie. To jest strasznie poniżające. Nie mogę mu jednak wybaczyć tego. I bierze mu, daje mu walizkę, wrzuca mu tam jakieś szmaty, wystawia za drzwi i mówi, jednak nie chce cię, zdradzałeś mi, okłamywałeś, to zjeżdżaj. A on mówi, no ale przecież wybaczyłaś mi. A ona mówi, no tak, ale jednak doszłam do wniosku, że nie potrafię o tym zapomnieć, więc wynoszę to z mojego życia. I to jest po prostu tak, że no to nie jest jakaś tam decyzja, że jeden raz sobie postanowisz, że wszystko fajnie, a potem człowiek myśli, analizuje to, ludzie mu to przypominają, wywlekają, poniżają z tego powodu, co się stało i jakoś to cierpienie ewoluuje i sobie myślisz, że a kurde, jednak mam tego wszystkiego dość, nie? Ela, brakuje ci seksu z Markiem? A czasami jest tak, że mówi się, że jest takie przysłowie, nie? Dopóty dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie, prawda? Czyli możesz wytrzymać raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, dwudziesty, prawda? A po prostu w pewnym momencie jeszcze jest inne przysłowie, że czara goryczy się przelewa, prawda? Że potem to na przykład jakiś drobiazg czasami powoduje, że coś w tobie pęka i już nie wytrzymujesz, nie? No i ja to Marek jestem... tą czarę, czy jeszcze nie przelał twojej czary? Ja mam syndrom przelanej czary i urwanego ucha dzbanu po prostu, bo ja już nie mam żadnej tolerancji na jego grubiaństwo. Ja tam myślę pozytywnie, bo to raczej będzie wyglądało tak, że za dwa dni wszyscy się zaskoczymy, to już będzie tak normalnie, że Marek jeszcze dostanie admina. To może być prawdopodobne. Elu, a to nie jest tak, że... Na ile ma lat w ogóle Marek? A ja nie twierdzę, nie mogę powiedzieć, żebyśmy się rozstali, bo nie byliśmy razem, więc się też nie rozstaliśmy, nie? Nie jesteśmy też jakoś tam pokłóceni specjalnie, tylko po prostu mam już tego wszystkiego dość, nie? Ale mam pytanie, czemu wy swoim związkiem... Mogę mieć dość? Ale mam pytanie, dlaczego wy swoim związkiem siejecie taki chaos i spustoszenie we wszechświecie? Nie wiem. Nie, bo chodzi o to, że ci hejterzy mnie tak po prostu traktują po chamsku i Markowi się to udziela. On uważa, że skoro mnie 50 osób wyzywa na live'a, Co Marek powinien zrobić, żebyś mu wybaczyła? Czy bukiet tysiąca róż załatwi sprawę, czy nie bardzo? Zależy, on uważa, bo jak znowu ją Delira dopadnie, to znowu będzie gnoj. On uważa, że... Kurde! Kto to powiedział? On uważa, że skoro mnie po prostu tyle ludzi wyzywa, no to, że jak on mi tam raz mnie wyzywa, to przecież to po mnie spłynie, nie? Że się nic nie stanie, że przecież to jest normalne, że ja zasługuję na wyzwiska, w końcu mnie wyzywają, więc on też może, nie? Ale przecież ty zasługujesz na wszystko, co... Mi się wydaje, że Marek robi gorsze rzeczy niż przeciętny hejter. Ela, przecież ty zasługujesz na wszystko, co najlepsze, naprawdę, Marek cię nie docenia, ale bardzo cię kocha. Marek jest 20 lat młodszy. Ja uważam, że... Bobus kocha najbardziej. Jakbym była z kimś i on byłby właśnie wyzywany na live'ach i tam źle traktowany, to bym jeszcze więcej się starała tej osobie przekazać ciepła, wsparcia, jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, jakiegoś takiego 100% takiego... Ja nie myślałaś o tym, żeby otworzyć biuro terapeutyczne? Byłabyś takim coachem? Żeby mieć 100% takiego wsparcia, że przynajmniej na kogoś bliskiego można liczyć, bo wtedy ogólnie z tym internetowym hejtem to jest tak, że możesz to wszystko wytrzymać. Nieważne, czy tam nawet 100 tysięcy osób niech cię hejtuje i wyzywa, prawda? Ale jeżeli masz chociaż
jedną, dwie osoby w swoim otoczeniu, które cię traktują z szacunkiem. I wtedy masz świadomość, no dobra, ci ludzie nie mają racji, bo przecież mam tutaj tyle ciepła, szacunku, to przecież to nie ma znaczenia, prawda? A muszę wam powiedzieć, że doszło do tego, że muszę po prostu powiedzieć taką rzecz. Aktualnie w moim otoczeniu nie mam ani jednej osoby, która mnie... Tam pomijając jakichś tam znajomych czy moderatorów. Ale a co z córką? Masz ale coś mówię, masz swoją córkę. To z córką. Mówię po prostu o najbliższym otoczeniu, nie? Że a córka nie jest bliskim otoczeniem? Jestem po prostu tak totalnie po chamsku traktowana. Nie będzie się zbierać ze swoich jakichś sercowych rozterek z Markiem, no. No właśnie, jest na 11 lat. Będę musiała kogoś wyciszyć, bo mi wchodzą w głos osoby, a chciałam po prostu skończyć ten wniosek tym, że na dzień dzisiejszy nie mam w mojej rodzinie ani jednej osoby, która by mnie fajnie traktowała, tylko po chamsku jestem traktowana przez rodzinę. To mogę powiedzieć zupełnie bez żadnej ściemy, nie? Po chamsku jestem traktowana. Dlaczego cię rozumiem? Elu. I przez najbliższe osoby z mojego otoczenia też. Nie zasługuję na ciebie. Też zaliczył się do tego grona, on mnie też tak po prostu traktuje cały czas z buta, no. Z buta, rozumiecie? Ale czy domyślasz się, dlaczego tak jest, Elu? Bo ludzie są tacy po prostu, są prymitywnymi istotami niektórzy, że im się wydaje, że to jest po prostu takie prawo działania grupy, linczu. Im się wydaje, że ktoś jest cały czas poniżany, nie? No to skoro no to dobra. Poniżają ją w internecie, poniżają ją urzędnicy, źle ją traktują, no to przecież ja też mogę ją kopnąć, nie? Mieszkam. A nie mówicie, że to jest twoja wina? To ja też ją mogę właściwie skopać, bo skoro wszyscy ją kopią, no to jak jeszcze dostanie ode mnie parę kopniaków, to właściwie nikt nie zauważy, no nie? Tak to po prostu odbieram to zachowanie Marka, że im więcej jest hejtu wokół mnie, agresji, nienawiści, dokuczania, tym on jest bardziej taki dla mnie podły i agresywny też. No i tak się też zachowuje dla mnie, wobec mnie moja rodzina, więc po prostu... No ale co chodzi z tą rodziną? Po prostu ja dochodzę do wniosku, że to są strasznie małostkowi ludzie. Tacy ludzie mało wrażliwi, mało empatyczni. Bo ja bym tak nigdy nie zrobiła. Jakbym po prostu była z kimś, kto jest źle traktowany przez grupę, to i tak bym go wspierała, nie wstydziłabym się stanąć. Ja. Tak. Nie wstydziłabym się stanąć po stronie osoby, nawet widząc, że cały świat jest przeciwko niej. A ludzie niestety, jak widzą, że cały świat jest przeciwko tobie, to ci jeszcze dokopią i to może być brat, matka, dziecko, sąsiadka, chłopak, mąż, kolega z pracy, pracodawca. Nie możesz się zwierzyć, że masz kłopoty, bo ci wtedy jeszcze bardziej dokopią, no. Ale dobra, nie chcę was po prostu martwić. To tylko mam takie przemyślenia, no i tyle. Dobrze, a może byś pomyślał, że jesteś egoistką i tak naprawdę odbywasz wszystkich innych ludzi? Ja wiem, że się zaraz doczekają w tym, tak, że oczywiście to moja wina. Jeżeli chodzi o Elę, to co przed chwilą powiedziała, to właśnie Ela ma taką cechę, że nawet jak wszyscy po prostu cię jadą, to ona zawsze za swoimi przyjaciółmi stanie. I to jest taka cecha, którą się ceni i bardzo mało ludzi ją posiada. Jak się powiedzujesz? Prawda. No dobrze, ceni się, nie ceni, ale trzeba mieć też poczucie własnej wartości i nie dać sobą pomiatać. I tego potrzebuje według mnie Ela. Ela musi być Markowi stop, wypierdalaj i niech po prostu pójdzie sobie z jej życia i niech Ela będzie szczęśliwa, znajdzie sobie kogoś innego. A ceni tylko tych ludzi, którzy są za nią i jej przytakują na każdym kroku. Nikogo więcej. Chodzi o to, nie, po prostu nie, może zmieńmy temat, zostawmy temat Marka, bo nie chcę, żebyście się wypowiadali na ten temat, bo on będzie potem osłuchiwał tego i stwierdzi, że ja nastawiam ludzi przeciwko niemu. Ja tylko chciałam powiedzieć, że się po prostu
pokłóciliśmy i no i tyle, no i... Dobrze, nie, ale nie możesz sobie mówić, że nastawiasz nas przeciwko niemu, ale no sorry, no ale nas jest kilkaset, mamy swój rozum i po prostu my wiemy, co sądzić o Marku, co sądzić o waszej relacji, z tego, co ty mówisz, z tego, no, co Marek... Mamy swoje zdanie, więc to nie jest tak, że on może, że ty nami jakoś manipulujesz. No, ale nie chcę tego jakoś tam wałkować. Chodzi o to, że w tej sytuacji... Bo się jeszcze zesra, że przejmujesz rozmowę. A po jaką cholerę ja mam jechać prawie 1000 kilometrów, żeby się spotkać z jakimś oprychem, który będzie na mnie cały czas krzyczał? Mam w dupie takie wakacje. Wolę żeby sobie ci lizał cipkę, bo mówiłaś, że ci tak pisał ostatnio. Wolę po prostu spędzić ten czas z kimś innym, kto będzie dla mnie miły, no, albo wolę być już nawet i sama. I tak pojedziesz. Hej, Ela, powiedz mi, wytłumacz może bardziej swój pogląd dotyczący mówiącej coś więcej na ten temat. Dlaczego? Ale że co? Musisz powtórzyć, bo ktoś kichnął. Nie, zostawmy już ten temat Marka, nie chcę tego analizować. Kim? Siema. Tam kolega wcześniej pytał, co myślisz na temat partii rządzącej aktualnie teraz. O, dokładnie. I wypowiedz mi, wypowiedz się na temat tego, co sądzisz o ich sprawowanej obecnie władzy, dlaczego jesteś za nimi albo przeciwna? Myślisz, że 12 w nocy to jest odpowiedni moment do tego, żeby Ela wypowiadała się na tematy polityczne. Brawo. Oczywiście, oczywiście, tak. A czemu nie? Mieliśmy zmienić temat. No to zmieńmy temat. Marek już jest zakończony na dzień dzisiejszy. Przecież Ela to aktywistka polityczna. Nie, chodzi o to, że to trochę za trudny temat teraz. Poza tym ludzie mają różne poglądy polityczne, więc to staram się też nie obciążać innych swoimi poglądami, jak nie muszę. Ela, masz przy sobie coś do picia? Jakiś alkohol? A ta osoba, która się pyta, to nie jest ten Albus przypadkiem? Nie, ale jeśli masz, to ja też mam, więc zdrowie. Nie, nie chcę, nie chciałam narzekać ani nic, tylko... Wszyscy się fajnie bawią, bo coś się dzieje, kogoś się nęka i w ogóle jakieś są dymy, nie? Proszę, Ela, róbmy coś. Jest 6 minut po północy, róbmy coś. Nie możemy zamulać, róbmy coś. Tylko chodzi o to, że ja się nie bawię po prostu fajnie. Wszyscy się fajnie bawią, łącznie z Markiem. Marek się fajnie bawi. Im więcej mam zmartwień, tym on bardziej chichocze. On... Tak, najlepsze piosenka. On się nigdy... Miał być nigdy, koniec Marka. On się nigdy nie przejął. Jak mu powiedziałam, że coś się stało, no to on się nigdy nie przejął, tylko tak zaciekawieniem. Tak, tak. Aha. A. Po prostu tak jakby czekał tylko na jakieś informacje. Ale ty go zajebiście parodiujesz. On po prostu tak tym żyje, nie? Ja nigdy nie słyszałam. Mi na przykład ktoś mówi, że się mu coś stało złego, nie? To ja wtedy mówię tak, o kurwa mać, ale ci współczuję. I ktoś mi tam dalej opowiada, nie? A ja pierdolę. Ale ci współczuję. I ktoś tam dalej. I tam dalej ktoś opowiada, a stało się to i zrobił to i to. A ja mówię, o kurwa, ale skurwiel. Nie martw się, nie przejmuj się, coś trzeba zrobić, nie przejmuj się. I tak przeżywam strasznie, nie? Jak mi ktoś opowiada. A Marek to, ja mu na przykład tam coś mówię, że mi policję przysłali, albo że tam co. A on, no nic, tam wpierdala sobie kanapkę i się interesuje, czy mu po prostu pomidor nie spadł. I myśli tylko o tym, żeby się najeść i ma w ogóle w nosie, że ty masz jakiś problem, bo to nie jest jego po prostu problem. To dopiero on to przeżywa.
O Boże, znowu. No i koniec. Zadzwońcie do Eli, niech się odblokuje. Dobrze, dobrze, bo akurat robię szamę, nie? Janys, dzwoń do niej. Zadzwoń Ela do tego Marka, przeproś go i już będzie zgoda i jedź na szczęśliwe wakacje. Dotknęłam nosem i nie, co to za durne to jest urządzenie, że dotykam nosem i mi się wycisza. Bo Discord nie jest na telefony. Mówię, że mówiłam po prostu, że on wszystko fajnie, nie? Jak go to nie dotyczy, to ma wszystko gdzieś. Tylko go interesuje, żeby mu było wygodnie, żeby było mu ciepło, żeby sobie pojadł, żeby się wyspał, żeby miał trunki, papierosy pod ręką. Już nie. A dopiero jak po prostu coś dotyczy jego, to się wtedy strasznie denerwuje. Jak to dotyczy jego, to tak, to on wtedy bardzo przeżywa. A jak to dotyczy ciebie, no to on ma to gdzieś. No, w ogóle ale jak to nie mówię, kobieta kobiecie. Słuchaj, przy właściwym facecie kobieta promienieje, a ty w ciągu roku, kobieto, tak się zmarnowałaś, tak no się po prostu wyglądasz niefajnie w stosunku do tego roku, tak cię ten facet zniszczył, już dobitać. Ja do tego... Wiesz, o co chodzi. Dobrze, kobieta mówi nam. Zgod. Co, ja nie mówiłeś? Trzeba. No, Arek, nie kopię. Nie po brzuszku. Nie kopię. Może przepraszam, ręką pacasz po brzuszku. No, pacam. Chcesz czegoś ode mnie? No, nie wiem. Ela, żyjesz? Natomiast on się strasznie na przykład boi, żeby ktoś do niego do pracy nie napisał, żeby ktoś do niego do domu nie przyszedł, nie zadzwonił, żeby tam coś w tym jego otoczeniu. A ty byś chciała, gdyby ktoś do ciebie przyszedł? Żeby coś w tym jego otoczeniu się nie działo, prawda? To wtedy to strasznie przeżywa. Ale jak to samo dzieje się u mnie, no to dla niego to jest tylko jakby w telewizji oglądał jakiś program. Ale po co ty się... dbał o prywatność swoją, a ty, Elu, za specjalnie ja nie dbałaś o to. Po co ty się żalisz? Po prostu zerwij tą relację i twoje problemy znikną. On na przykład podchodzi, ile razy mu mówię te problemy z dzieckiem, nie? Że mnie tam grożą, że nas rozdzielą i tak dalej. A on, aha. No i ogólnie w ogóle on nie ma żadnych emocji z tym tematem. Ani mu nie jest żal. A my nie mieliśmy kończyć tej rozmowy o Marku? Ani nie jest zdenerwowany, ani tego nie przeżywa, ani nie ma żadnych pomysłów, co można zrobić. Po prostu, aha, no to na zasadzie opada deszcz za oknem, a niedługo może przejdzie, a może nie, no dobra, nieważne. Ale ludzie, do kogo ona mówi? Do siebie? Chyba tak. Chyba tak. To nie jest specjalnie następna afera, żeby o jednym się przestało być głośno. Aha, ten tu. Ela, odbiór. Nie, już nie ten. Ja tu zaraz wyciszę osoby. Ja sobie, umówmy się tak, to jest kanał rozmowy z Elą. Jak sobie chcecie porozmawiać o czymś innym, to idźcie na surowki mojego. Rozmowy hejterów, rozmowy elitarne, rozmowy filozoficzne, rozmowy o wszystkim i o niczym. Tutaj niestety, ale ja narzucam temat rozmowy. Jak ktoś nie chce tu być, no to on zmienia kanał, no to chyba oczywiste. Nie zesraj się tam. A ja sobie wchodzę, to moi widzowie to już wiedzą o tym, jak mam zły humor, to potrafię i do 5 rano się czasami żalić, że coś mi się stało, prawda? I tak bywało. I super kepsa, godzina do otwarcia? Tortilka ma. I wiele razy obiecywałam, że zmienię temat, a potem nie zmieniam. No jak kogoś to męczy, zawsze on może zmienić kanał po prostu, no. No, ale i tak mam dobrą wiadomość. Będę za chwileczkę się wyłączać, więc ogólnie to... Bo jeszcze sobie coś tam zrobię. Jutro mam trochę spraw. No, co tam jest? Jutro jest czwartek, tak? W piątek zakończenie roku szkolnego i live'a będę miała. Sprawa jest taka z live'ami, że i filmami na moim kanale, że bez względu na to, co się będzie działo w moim życiu, to i tak będę je robić, więc wszystkie osoby hejtujące mnie, które chcą osiągnąć tylko to, żebym odeszła z internetu, nie osiągną tego nigdy.
Natomiast tylko dzięki temu, że mnie coraz bardziej dokuczają, to mi po prostu przysparzają kontentu, bo ja potem mam o czym opowiadać dzięki temu, co mi robią, nie? A ja i tak nie przestanę tych filmów robić. Mogą mi tam zgłaszać, mogą mi dokuczać. Na dobrą sprawę to chciałam powiedzieć taką rzecz dla tych różnych hejterów, którzy mnie być może nagrywają teraz, że jak mi, nawet jeśli na przykład będzie jutro taka sytuacja, że przyjdzie policja z kuratorem i zabiorą mi córeczkę tak jak stoi w jakichś klapeczkach i w koszulce i zabiorą ją gdzieś do jakiejś izby dziecka, nie? To jeżeli jutro by się, dajmy na to, to stało, w czwartek, to ja i tak w piątek zrobię live'a. I nie zamierzam wcale na tym live'ie ani płakać, ani robić z siebie pośmiewiska czy widowiska. Normalnie zrobię live'a i powiem, słuchajcie, no zabrali mi dziecko. No i wtedy sobie po prostu i live się odbędzie. No to live jest tak, do ciebie ważniejszy niż córka? No właśnie. Tak samo jak to, że na przykład zrobię potem film na kanale, na przykład opowiem, że ją zabrali, albo opowiem, że tam coś tam robię, nie? I nie zamierzałam wcale ani szaleć, ani histeryzować, normalnie po prostu będę tak samo teraz. Ela, ale to dobrze, plus jeden. Córkę odzyskasz, to będziesz filmiki nagrywać? Ale to będzie święto, że no ja sobie pośmiewiska nie zrobię. Ja mam rzucić pracę? Nie rozumiecie tego, że to jest moja praca? Plus jeden. Słyszysz, kobieto? Za Markiem płakałaś, kurwa, za dzieckiem nie będziesz. Właśnie. No ale jak ci odbierają dziecko, to się nie zwalniasz z pracy i nie siedzisz pod mostem i nie jesz trawy. Tylko będzie nagrywanie. Nie odbierają, kurwa, dzieci. Musisz zarobić pieniądze, żeby mieć na opłaty na życie, prawda? A ja zarabiam dzięki odsłonom filmów z reklam i to mi generuje. Ja bym zrobiła wszystko, żeby mi nie zabrali dzieci, jakbym miała jakieś takie właśnie. No właśnie, to jest twój jedyny skarb, który masz. Chuja się znacie. Ja tylko mówię, bo... Ela woli porterka. Nie za bardzo zrozumieliście, o co chodzi, bo ludziom się wydaje, że im bardziej mnie udupią, im bardziej mi dokopią, to im chodzi tylko o to, żebym zniknęła z internetu, żebym nie robiła tych filmów i żebym nie robiła tych live'ów. Im się wydaje, że im bardziej mi obrzydzą życie, utrudnią, tym jest bardziej prawdopodobne, że ja się załamię i że ja nie, że ja odejdę, tak jak Klaudeliza, tak jak Fabian, tak jak inne osoby, no nie z tego internetu. A ja udowodnię im i wam, i będę to cały czas podkreślać, już zaczynam podkreślać w tym momencie, to nie pierwszy raz, że się nic nie zmieni. Będę tylko mieć jeszcze dodatkowy temat do tych występów. Twoja wątroba ci niedługo udowodni, że się mylisz. I nie zamierzam, bo wszyscy myślą, ci hejterzy i różne takie osoby myślą sobie, że tam widzą mnie na live, jak na przykład się rozpłaczę, czy tam mam gorszy humor, to myślą sobie tak. A, ona już jest ugotowana, jeszcze trochę i ona się do reszty załamie i zeświruje. Jeszcze trochę ją podręczymy, jeszcze parę razy, jeszcze trochę do nosów, jeszcze coś tam trzeba wykombinować i w końcu szlag ją trafi. A ludzie nie rozumieją, że jeżeli ja przez 30 lat tak żyję, że ciągle się coś dzieje, nie? I zawsze to przeżywam, potem się prześpię, potem minie parę dni i potem sobie wracam z powrotem do swoich zajęć i kombinuję, jak rozwiązać ten problem. Ja nie zamierzam wcale się przejąć ani rozstaniem z Markiem, ani odebraniem mi dziecka, ani w ogóle niczym po prostu. Ludzie, myślisz, ile ci przybędzie subskrypcji po materiale uwagi? Myślisz, że dobijesz tak do 50 tysięcy subskrypcji? Ludzie po prostu myślą, nie wiem, ludzie myślą, że coś stanie, że coś może mnie załamać po prostu, a ja nie zamierzam się, bardzo dużo moi widzowie i ci przede wszystkim hejterzy o mnie nie wiedzą, ja bardzo dużo rzeczy przeżyłam w życiu, takich bardzo ciężkich i jakoś się nie załamałam, nie? Oni tego nie zrozumieją. Twoja córka się nie załamie? Kiedyś po prostu opowiem więcej, no bo mam dużo różnych tajemnic. To nie jest tak, że wszystko jest o mnie wiadome. Dużo przeżyłam rzeczy jakichś przykrych, o których nikt nie wie. Jakoś to przeżyłam, więc ludzka psychika działa tak, że na początku jest ciężko, potem się mobilizujesz i żyjesz dalej.
Tylko niektórzy się załamują, nie wszyscy ludzie. Ja cię zawsze podnosiłam. Także nie zamierzam się wcale załamywać. Bo zmierzam do tego... Ważniejszy jest dla ciebie Marek czy córka? Oczywiście, że córka. To czemu płakałaś, jak nie było Marka, mówisz tak po prostu, jakby ci córkę odebrali, to by się nie załamała, bo jeszcze nie odkrywać. Trochę długo musiała się zastanowić na odpowiedzi. Jak mi odbiorą córkę, to też będę płakać pewnie nieraz. Przed chwilą mówiłaś, że nie. Ale nie zamierzam się załamywać. A przede wszystkim to ja nie wiem, jak ja zareaguję. No, przecież nie mam pojęcia, nie byłam nigdy w takiej sytuacji. A załamałabyś się, jakby ci kanał na YouTube spadł? No ja już tutaj dzisiaj rozmawiałam. Albo jakby ci zablokowali Discord i YouTube. Muszę wam powiedzieć, że już dzisiaj rozmawiałam z informatykiem i tutaj z Buziaczkiem, z Miłoszem na ten temat i bardzo mi fajną rzecz poradził. Żeby po prostu na drugi kanał taki kopia, wrzucać sobie wszystkie filmy, nie? Wrzucać sobie wszystkie filmy, takie najważniejsze i dawać je jako prywatne. Czyli ten kanał będzie po prostu pusty, nic tam nie będzie, nie? I w momencie, jak mi na przykład coś się stanie z tym kanałem, który mam teraz, bo się tam okaże, że mi tam jakieś dostanę ostrzeżenia, filmy mi spadną czy coś, to ja po prostu będę wiedzieć, które filmy były jakieś niewłaściwe, nie? I biorę, odciszam, będę mieć 100 filmów sobie tam uzbieram najfajniejszych i biorę w jeden wieczór sobie odciszam i mam po prostu kanał z powrotem. Więc po prostu już dzisiaj jeden film... Jak będą prywatne, nie będziesz miała żadnych odsłon na nich. Subskrypcji nie zarobisz. No to nie szkodzi, ale... Ja mam z czego żyć, więc bardzo szybko, przecież wystarczy, że ja trochę czasu... Nie martwcie się, Helena jeszcze żyje. Trochę czasu minie i będę miała te subskrypcje i no to trzeba będzie poczekać parę miesięcy, albo może nawet rok, żeby kanał zaczął zarabiać. Sądzę, że... A zdarzyło ci się, że dostawałaś współpracę, propozycję współpracy? No tak, oczywiście. Często dostaję. Dzięki temu, że jestem youtuberką. Jakiś preparat na grzybice? Natomiast też dzisiaj rozmawiałam właśnie tutaj z Miłoszem, że utrata serwera to też nie jest jakaś tragedia, bo już różne osoby się mogły przekonać. Akurat mi odbudowa serwera no, zajęła tydzień, żeby to w ogóle włączyć, jakoś tam się otrząsnąć z tego przykrego zdarzenia. Ale na przykład serwer przystany Kozborowo, no to jednego dnia Marek usunął go, a oni na drugi dzień już wieczorem mieli serwer, nie? Zresztą tutaj w moim przypadku to też tak było, że w ciągu chyba 24 godzin straciłam serwer w nocy z 23 na 24 maja, a 25 maja, nie, 24 maja o 22 już był serwer, już miał tam kilka kanałów, już można było na przedpokoju pisać, więc praktycznie w ciągu 12 godzin powstał, tylko tam nie było wiele, nie, ale już ładnie była grafika, były obrazki, był regulamin, wszystko było. Regulamin, my nie mamy żadnego regulaminu, przestrzegamy polskiego prawa i to jest jedyny regulamin, który obowiązuje na serwerze. I nie szkodzimy nikomu i nie postępujemy wobec innych tak, jak sami nie chcemy być traktowani. I koniec, to są tylko 3 punkty regulaminu, nie ma żadnych zasad, można się reklamować, można sobie tutaj robić, co się chce, tylko żeby nie dokuczać innym użytkownikom. I nie łamać prawa, koniec, nie? Więc było bardzo prosto ten serwer odbudować i kopię kanału już sobie zaczynam tworzyć, więc
te osoby, co myślą, że jak mi rozwalą serwer czy kanał, to że ja się załamię, to ja będę miała kanał, siadam do komputera, odciszam filmy i za godzinę mam kanał. Co prawda nie będzie tych filmów jakichś tam z minionych lat, z tych amatorskich jakichś kamer, tam innych rzeczy, ale ja to wszystko mam w komputerze, a ja nie potrzebuję, po cholerę, na chuj mi są po prostu filmy z ostatnich 10 lat, skoro tylko ludzie oglądają tylko bieżące przecież, nie? Nie no, te stare najlepsze są. No ale mam w komputerze wszystko i na dyskach, mam wszystko skopiowane po dwa razy. Mam taką zasadę, że zawsze mam dwie kopie i w kartach do kamer przechowuję materiały i do aparatów i na dyskach i w komputerach. I po prostu na płyty teraz nie nagrywam już, tylko po prostu staram się na dyskach i w chmurze, nie? Czyli tam wykupiłam sobie przestrzeń Google i sobie tam po prostu też wysyłam takie różne ważne rzeczy. No i chodzi o to, że a poza tym ludzie mają też kopie różnych moich filmów, to w tym momencie nie da się, skasuje się mi serwer, ja i tak to sobie odtworzę. Ostatnio wrzucił film, jak z Marysią o policji. Kto wrzucił? Na jakiś obcy kanał został wrzucony ten film, jak rozmawiałem z Marysią o tym, co zrobiła ci policja. No może coś tam... Już nie wiem, czy ten film jest dostępny u mnie na kanale, czy jako zrobiłam... Nie jest. Tylko... U ciebie. No, ale ludzie sobie kopiują i przekazują różne informacje. No, coś cię przerywa. I zarabiają na tym. No to zależy, bo jeżeli fragment dają na to prawo cytatu, jeżeli całość, no to nie wolno. To podajcie mi link na przedpokoju, to ja zgłoszę ten film i kanał. Bo za naruszenie praw autorskich to zgłasza tylko osoba poszkodowana, a ja umiem to zgłosić, to od razu zgłoszę, jak mi podacie link. No, ale dobrze, słuchajcie, co ja chciałam powiedzieć. Nie martwcie się niczym. Ogólnie to już mi się trochę poprawił humor. Poprawił mi się humor, jak właśnie sobie zaczęłam wyobrażać, że wcale nie zamierzam się dać pokonać tym skurwysynom, hejterom i mi się to bardzo podoba, bycie właśnie taką kobietą niezłomną, no. Właśnie czyli, chcę być... Czyli lubisz być jebana, tak? Nie, ja właśnie lubię, najbardziej lubię takie filmy, jak główny bohater ma właśnie przejebane i jak ty to mówisz, jest jebany, dajmy na to. A mimo to oczywiście nie jest za fajnie, różnie tam bywa, wydaje się, że już ma dość, nie? A on jednak się, kurwa, podnosi, że to się wydaje całkowicie absurdalne, próbuje walczyć, a na koniec wychodzi na prosto, bo dobro zawsze zwycięża, nie? A, normalnie, jak ten Feniks z popiołów powstajesz za każdym razem. I wtedy sobie myślisz, o kurde, no jak on przecież każdy inny, to by się już 5 razy poddał, nie? I wtedy jak oglądasz taki film, to sobie myślisz, że morał z tego jest taki, że chodzi o to tylko, żeby nie rezygnować, nie poddawać się i wtedy niemożliwe staje się możliwe. No jak to chodzi o Ikar z popiołów. Żeby powstać jak Ikar z popiołów. Trzeba być bedołysiarą. Spoko, dobrze wiedzieć. Ja mam takie pytanie. Tak naprawdę, co myśli, A mogę zadać pytanie? Co myśli pani o wydaniu jakiejś książki na temat pani, nie wiem, twórczości itp.? No ja się przygotowuję do tego, tylko na razie tak cały czas mi się wydaje, że jestem mało ciekawą osobą, żeby to publikować, ale mam już sporo tutaj różnych notatek. Myślę, że coś musiałoby się wydarzyć z jakiegoś takiego spektakularnego. Może
pasowałoby się wdać w romans z jakąś znaną osobą, skoro już mam się nie spotkać z Markiem. I wtedy może zacznę sobie tego faceta opisywać nowego. Ja uważam, że Kononowicz byłby idealnym kandydatem. Bogaty, ma swój dom. On jest z majorem. Majora przecież nie ma już. Na szkolnej jest 12 komnat. Ale Gremek wrócił z... Oj, tam trójkąt miłosny zrobią, będzie idealnie, jeszcze większy fame. Geremek nie chciał skosić trawy i go wyjebiał. Nie potrzebujesz Elu faceta, żeby być kompletna. Sławek Geremkowi postawił ultimatum. Nie, bo chodzi o to, że... Nawet rzeźwiałca był tej nocy. Ale zdajecie sobie sprawę, że ja miałam wobec Marka takie oczekiwania, że on będzie coś robił z tą swoją karierą youtuberską, z tym swoim kanałem. Nie bez powodu zadbałam o to, żeby miał lepszy komputer i w ogóle go tam włączyłam w różne sprawy, a on się w ogóle nie rozwija pod tym względem. Także jestem bardzo rozczarowana tym. A pytałaś, czy w ogóle chce? Może no, chodzi o to, że on raczej nie chce. On po prostu nie chce. On nie chce, ale był okres na początku, mówił, że chce. Sprawiał wrażenie, że jego to interesuje. Robił tych live'ów dużo i tak ciekawie prowadził. Starał się i wydawało się, że on chce coś robić z tym. Ja odniosłam takie wrażenie. A potem się okazało, że to było tylko takie chwilowe i że on jest za słaby psychicznie, żeby się tym zajmować, bo denerwuje się tym hejtem. Jak go prześladują, to on się boi, nie, że ma jakieś konsekwencje. Poza tym... Tak się boi, a obcym babom chuja wysyła. Poza tym bardzo łatwo ulega manipulacjom, wszystko mu można wmówić. Ludzie sobie go obwijają wokół palca, robią z nim co chcą. To się nie da się być youtuberem i mieć takiej osobowości. Ewa, ty widziałaś te zdjęcia, gdzie Marek wysłał pento? Ale a czy Marek kurkę zdejmował i tak dalej. Nie boję się chyba w takim razie. Pento, fiflaczka. Bo ja się zaczęłam z nim po prostu spotykać, bo ja myślałam, że też będziemy coś robić zawodowo, połączymy siły i się bardzo rozczarowałam, bo nic z tego nie wyszło, taka jest prawda. Już mam zamówionego laptopa, tylko właśnie mam problem z tym laptopem, bo dla Marka? Mam tylko pieniądze właśnie na laptopa teraz, a córeczka chce, wymyśliła sobie, że chce takie Adidasy, Nike. To w leasing na firmę. Wyszukała sobie takie fajne Adidasy i koniecznie chce, żeby jej kupić i one kosztują 450 zł. No i kurwa, jak kupię te buty, to nie będę mieć na ten komputer dalej. Może nie Andrzej kupi. No, natomiast nie mogę jej nie kupić tych butów, bo Marek dzisiaj... Marek nie kupi. Andrzej 2 torty zrobi i będzie go stać na buty. Dzisiaj chciałyśmy kupić, ale nie było takich, jak się jej spodobały i chcę jutro jechać do Bonarki poszukać. No, i bo ona tylko uznaje markowe ubrania, odzież, różne rzeczy, także sporo na to wydajemy wszystko. A jakiego laptopa kupujesz? Zamówiłam sobie laptopa w tej firmie poleasingowej, w której dla Marka zamawiałam i tam miałam do wyboru albo taki sam model jak on ma, albo inny Lenovo, ale o podobnych parametrach. No i w końcu się zdecydowałam na ten drugi, bo mi moi moderatorzy poradzili, Rachel i Miłosz, za co bardzo dziękuję. No bardzo i tam dobry wybór. I rozbuduję Lenovo? No, ale nie będę mieć tego laptopa na razie na live'a w piątek, bo
Tak jak mówię, muszę kupić dziecku buty i nie mogę zapłacić za komputer. A ile kosztuje z ciekawości taki laptop polizingowy? Jak to wygląda na przykład, jeśli chodzi o stan, rysy? Z jakim polizingowy? Po prostu umówcie, używamy. Ja mam po prostu sprawdzony taki sklep w Krakowie, który też się zajmuje serwisem komputerowym i już jestem bardzo zadowolona. Oni są tak uczciwi, fajnie tam oferują to wszystko. Więc ja będę płacić za ten komputer też tak jak za Marka około 1900 zł. I jak tam by coś nie, na przykład nie działało, a to jest wartość rynkowa tego modelu, jak już go kupię, to wam podam, jaki to jest model. Jego wartość rynkowa to jest jakieś tam 6-7 tysięcy złotych, podobnie jak ten Marka. No ale nie kupuj Lenovo, bo to jest badziew. Jakby prawda. Tam... Nie, no myślę, że to jest dobra firma Lenovo. Jakby zależy, tam... który model. Bo ty się znasz akurat, która jest dobra. Jak się zepsuje coś, no to... Tam jest nie tylko gwarancja, ale to jest taki punkt, że oni i tak ci tam wymienią wszystko, nie? Ale oczywiście trzeba patrzeć, bo czasem może się zdarzyć, że na wyświetlaczu są jakieś rysy, czy tam jakieś wady ukryte, nie zorientujesz się. No ten poprzedni laptop, z którego teraz korzystam, to on ma jakąś słabą kartę sieciową, że mi rozłącza internet, więc nie wiem, czy ona się zepsuła w trakcie użytkowania, czy już od początku była jakaś... Podobno z centrali UPC mówili, że coś kable bardzo często przegryza i to dlatego są awarie. Hej, też że przegryza. Działa u ciebie Wi-Fi? No mam problem właśnie czasami z tym internetem. Ale w ogóle to akurat mam trochę, dlatego miałam zły humor, bo ktoś chyba do mojej matki dzwaniał, jakieś bzdury jej opowiadali, znowu jakieś hejterzy tam do niej piszą czy coś. Bo zaczęłam sobie oglądać jakimś cudem ten mój live urodzinowy z piątku, że tam piłam szampana. Ona by sama nie oglądała, nie wiem po prostu jak na to trafiła, ktoś jej to musiał po prostu wskazać. I tam jeszcze jakiś, i oglądała jakiś film kogoś, kto mnie tam opowiada o mnie, nie? I taka zdenerwowana była i mówię, nie mogę się z mamą dogadać z powodu tej mojej pracy, dokucza mi. Na przykład jak miałam to spotkanie z widzami w niedzielę, no to dzwoniła, żebym na to nie szła. Pewnie zazdrosna była, bo zaproszenia nie dostała. Dokuczała mi, że w efekcie poszłam na tą imprezę taka po prostu zdenerwowana. Nie zawsze jak coś tam na czymś mi zależy, coś sobie wymyślę, coś robię, to ja jej po prostu nie mówię, żeby nie mogła mi tego obrzydzać. Czy komentować, czy wyrażać swoich opinii, nie? Bo ona zawsze wszystko podchodzi do wszystkiego na nie. Zawsze się to jest zwykła zazdrość, Elu. Zawsze się doszukuje jakichś negatywów. No i jak popatrzę na tą niedzielę, co miałam to spotkanie z widzami, bo dzisiaj z nią rozmawiałam, widziałam się z nią i wyjęłam telefon i jej pokazuję. No zobacz. Powiedziałam ci, że robię spotkanie z widzami. I przez cały dzień zadzwoniłaś do mnie 9 razy. A mówiłam, że nie mogę rozmawiać, bo jestem zajęta, bo się szykuję do tej imprezy, potem będę na tej imprezie, wrócę późno. Nie, ja mi powiedziałam, że to mam dzień wcześniej, to ona cały czas do mnie dzwoniła i zastawiała mnie negatywnie do tego. A nie idź, a po co będziesz chodzić po jakimś lesie, a napadną cię, a otrują, a po co wymyślasz takie głupoty, a musisz iść i takie po prostu jakieś teksty, nie? I coś tam jeszcze na inne tematy i nakrzyczała na mnie i w efekcie poszłam taka po prostu zdenerwowana. I tam potrzebowałam chyba godziny, żeby w ogóle dojść do siebie, jakoś się z tego oczosnąć. Dopiero po godzinie tak się rozchmurzyłam. Okropnie, nie dziwię się, że się tak źle czułaś. Czasami jest tak, że przez wiele godzin mi nie chce przejść zły humor.
jak się czymś zdenerwuję przed live'em na przykład, to dopiero nad ranem, dopiero tak o drugiej w nocy wychodzę na prostą czasami. Biedacy. Nie zauważyliście? I na tych głosówkach też tak jest, że często się żalę godzinę, dwie, trzy, a dopiero po czwartej godzinie mi przechodzi. Właśnie czuję, że mi przechodzi. To dobrze, po to jesteśmy. Ale słuchajcie, będziemy kończyć, bo ja wczoraj poszłam spać dzisiaj o 5 rano przez to wszystko, a nie chcę dzisiaj znowu, bo ja jutro mam trochę spraw, których w dodatku nie mogę przesunąć. No, ale... A co to za sprawy? No i zawodowe, i jakieś tam inne. No i będę musiała w sumie wstać wcześniej. Córkę muszę wyprawić do szkoły na 8 rano. I chyba już nie położę się spać, tylko będę musiała się tam ogarnąć i po prostu jadę, mam spotkanie zawodowe. A to kiedy jest koniec roku? W piątek. Już był. Ale bo tu osoby mówiły na pani serwerze, że pani córka nie przeszła do klasy dalszej. To kłamstwa. Nie, no to nieprawda jest oczywiście. Nie wiem, takie suchy właśnie. Zazdrośni jacyś, ubeki zazdrosne. Przyznam, że też to słyszałem. Nie, raczej w Polsce jest chyba taki przepis, że jak się jest w piątej klasie, to się przechodzi do szóstej. Tam taki przepis miałby być. To ty za głupoty opowiadasz. Jaki przepis? Nie, no nie. Nie w sensie, że przepis, ale raczej się nie zdarza, żeby ktoś z piątej do szóstej klasy nie przeszedł. Może prędzej z siódmej do ósmej, ale to się w ogóle rzadko zdarza, żeby ktoś w szkole podstawowej powtarzał klasę. Prędzej, nawet w liceum praktycznie to się nie zdarza. Ma się komisyjny co najwyżej. No, że mają jakieś komisyjne, tak. To na studiach jest. Tak. To już jakieś chyba głupie szkoły debili przepychają. Jak już mają cię dosyć. Tak, żeby tylko się pozbyć. A tak, ja słyszałam już takich, że w wypadku, że ktoś tam ma jakieś jedynki, nie, to wtedy ma jakiś termin dodatkowy na poprawę tych ocen, że na przykład jest koniec roku w czerwcu, a on potem może podejść jeszcze do egzaminu w sierpniu, że ma lipiec, sierpień jeszcze na nadrobienie jakichś zaległości. I z jakich przedmiotów Marysia podchodzi w sierpniu? Ona nie podchodzi do żadnych. Wszystkich. Ma dobre oceny, także wszystko w porządku. A Marcia jest pełną, mądrą dziewczynką, więc dlaczego miałaby mieć jakiś problem w nauce? A w którym salonie Marysia robi sobie hybrydę? Ona sobie nie robi żadnej hybrydy. No bo ostatnio tak na filmie mówiła. Bo takie paznokcie ma ładne, długie. Nie, ona nie zapuszcza, to ona sobie nakleja takie plastikowe. Czasami tak dla żartu. No to na ładnie taki... wyglądają jak niebytnie. Nakleja sobie po prostu i to nie klejem, tylko takim taką plastelinką jak gdyby, że to jest takie dla dzieci można powiedzieć, że to łatwo szybko schodzi. Nie? Dla zabawy sobie tylko nakleja jej, tylko w ogóle nie pozwalam używać. A paznokci żadnych jej nie pozwolę, to jest w ogóle wykluczone. No ale te plastikowe to też paznokcie. Ale ty ściemniasz, Ela, ściemniasz na stop. Boże, jaki głos, kobieto, jaki ty masz okropny głos. Ty masz najlepszy.
cholerni hejterzy. Ale nie, no przecież to było... Ela, ty ściemniasz! Ściemniasz non stop! Ściemniasz, ty ściemniasz! Dobra, zamknij dupę, nie zesraj się. To ja przecież nie mam takiego głosu. Taka hetera. Ja bym się bała takiej kobiety, jakbym była facetem. Bo to był taki głos... Dzienek, kurwa, jak to wrócisz, ty tego to... Ale Ela nie ma się wpływu na swój głos. Ale co z tego, jaki ma głos? Dlaczego ściemniasz? Zenek, kurwa, jak nie wrócisz przed północą, to ci zajebie, to w ogóle nie wracaj, kurwa. Ty, alkoholiczko, ile już wyjebałaś dzisiaj? Mieć taką żonę. O, jaki przepity głos hejterski. No, ale taki generalnie ma problem do każdej kobiety. Podaj szluga. Przepity ma ona, taki... Zenek, kurwa, jak nie wrócisz przed północą, to w ogóle nie wracaj. No, zupełnie Ela? Jak ty. A ty myślałaś może o dubbingu? No ja bym się nadawała do tego. No, świetnie, widzę, umiesz udawać ja głosy różne. Nie są głosy, ale mówię o hejterach. Szczególnie alkoholiczki. Raczej imitować głosów nie umiem, ale przedrzeźniak. No, fajnie ci to wychodzi. Te moje... Umiesz przedrzeźnić? Te moje moderatorki, te moje były moderatorki, nie chcę o nich się źle wypowiadać, ale one strasznie drą ryje. Ta jedna, ta Kaśka... Ela, kurwa, Ela! Ogólnie chciałem przypomnieć, że też dała ryja. A ta druga Martynu. Mogę coś powiedzieć? Mogę coś powiedzieć? Kurwa, mogę! Ej, dzwońcie po pogotowie. A co potrzebujesz? 11. Medyczny? W internecie sprawdź, wszędzie ten adres jest. Także one po prostu... Dobra, muszę się skupić, zamiast rozmawiać, to muszę popatrzeć, kogo by tu wyciszyć jeszcze przed pójściem spać. Panie Lu, co spać? Tych wszystkich hejterów. Halo, co z PayPalem? Ale z reguły jest tak, że jak jest taka wredna osoba, to ona właśnie ma taką wredną intonację. Widać, zmierzam do... Nie chodzi Dobra, mi nie o to, pierdol, że nie wyśmiewam. Co z PayPalem? Ja nie wyśmiewam kogoś za to, że ma brzydki głos, w sensie barwę głosu, nie? Tylko można się kapnąć po intonacji, czy to jest czy właścicielem głosu jest jakaś fajna osoba, czy nie, prawda? O to chodzi. To podświadomie tak robią, bo wiedzą, że chcą ci dojechać po prostu. I dlatego brzmią jak takie właśnie złe osoby. Ale czasami też miałeś takie hejterki, które miały taki milutki głosik, także no, można się pomylić. No nie, ale intonacja, wiesz, zawsze taka taka wredna. Osoba to się wyłania. Działa zawsze 50% razy. To są takie niuanse, nie? Że... Które tych ludzi demaskują. Ironia, intonacja, jakaś pogarda w głosie, prawda? Jakaś taka bezczelność w głosie. Takie po prostu różne cechy. I jak taka osoba, oni to zresztą tego nie kryją, że tacy są. I jak ktoś zaczyna mówić, no to tak paraliżuje wręcz, nie? Że nie widzisz z tej miny, tych wykrzywionych ust, tej takiej arogancji na twarzy, ale słyszysz ją w głosie. Co z PayPalem? A co powiesz o moim głosie? Przechlany. Nie wylewasz za kołnierz. Lubisz sobie chlapnąć. Nie, no głos jak głos, no ale żeby ocenić czyjś głos w kontekście. Żeby ocenić czyjś głos w kontekście tego, kim jest jego posiadacz, jaki ma charakter, to trzeba by więcej się wsłuchać w wypowiedź, no nie? Bo ja właściwie na przykład mówię różne rzeczy, ale jak ktoś mnie słucha, no to widać od razu, że ja nie jestem świnią, nie?
Dobra, chuj nas to obchodzi, co z PayPalem? Znowu ta. Ma to wypierdalaj. No, dokładnie. Tutaj koleżanka z poprzedniego serweru mi znajoma. Daję sobie ją, wyciszam sobie ją. Przerwa do jutra. Mózg sobie wycisz. Albo na tydzień. Nie chodzi o to, co powiedziała teraz, tylko o to, co mówiła kiedyś. A co mówiła? Właśnie. Zawsze się wymądrza. Nikt nie lubi mądrali. Niech się idzie wymądrza gdzie indziej, nie? Do jednego z 10 niech pójdzie jak taka mądra. O. Ela, dasz bana jednej osobie, poproszę. No nie, musiałabym sprawdzić, kto to jest i tak dalej. Elu, słuchajcie, a za 200 dasz bana? Słuchajcie. O, to jest właśnie. To jest właśnie takie. Ale to nie, to akurat to jest bardziej taki slogan, nie? Jak ktoś tak mówi. O ty kurwo jedna. Jaka muzyka, nie? W tym jest. Daj sobie bana. O ty kurwo jedna. Wolę ten, ale ty nie lubisz, jak ktoś mnie tak siarczyście zabluźni. Ty to lubisz. Nie, ja taka nie byłam dawniej. Ja się tego nauczyłam od hejterów. Aha. Ja taka przed tym nie byłam. Ja w ogóle wszystkie swoje najgorsze cechy to od ludzi z internetu wzięłam. Jakim prawem tutaj w ogóle wchodzisz, ty wywłoko? A to też ładnie było. Jakim prawem w ogóle tu wchodzisz, ty wywłoko? I też taki głosik, nie? Ale najgorzej mieć taka baba, mieć taką babę, takiego harpagana z takim głosem. Ja pierdolę. I no, takiego z wyglądu. Proszę o bana, no. I takiego z wyglądu harpagana mieć, nie? Wypierdalaj szmato tam na swoim poziomie. Ale to ta osoba mówi do mnie, czy tak abstrakcyjnie mówi? Bo to taki sztandarowy przykład takiego kobiecego oprycha, nie? Mhm. Ja nie jestem. Ja jestem raczej sztandarowym przykładem. No ja myślę, że do pani chyba mówią, bo to taki oprych właśnie. Ja jestem przykładem jakiegoś frajera, który się daje oprychom dojeżdżać, ale nie zawsze. Nie, jakbym się miała zetrzeć w starciu z jakimś takim hamem kobiecym, to ja bym raczej przegrała. Bo ja taka pyskata nie jestem, tak na, po prostu, żeby kogoś. Ja raczej bym nie przegadała takiego harpagana, nie? No ty byś od razu zbanowała, więc byś nie musiała nawet. No, to też racja. Słuchajcie, no to dobra, to co? To pierwsza w nocy trzeba i spać. Ja sobie muszę przemyśleć, tutaj coś porobić. Ciężki miałam dzisiaj dzień, jutro chyba też będzie nie za ciekawie. No. Dobra, ja ci kurwa dostali tak ode mnie bryja. O, to też było.
To też było fajne, tylko niestety nie słychać. No, ciotka coś przerwało. Instytucjach się po prostu wkurwili na nich, że to rozmuchują. No bo ci urzędnicy nigdy nie chcą pokazywani tam. No nie tylko no, tobie, no, Elu, zrobią syf, tylko także im. Bo wiedzą, że czegoś nie zrobili, co powinni. Albo, że przeginają pałę i inwigilują wtedy, kiedy nie powinni. Czyli się nie boją. Nie boisz się tego materiału? Nie, no, zakładam, że powiedzą same najgorsze rzeczy, jakie w ogóle można o mnie powiedzieć, ale co się o mnie najgorszego mówi, to wystarczy sobie jednego live'a przesłuchać, wyzwiska, to wiadomo, nie? No to specjalnie nic więcej się nie dowiem, a na szczęście ludzie nie oglądają tego gówna. Ja na przykład tej uwagi w ogóle nie oglądam. Nie mówiąc o tym, że ja TVN w ogóle nie oglądam, ja tylko oglądam, jak są filmy. Takie, które po prostu znam, kto robił jakiś dobry reżyser, to sobie puszczam wieczorami, nie? A tak, żebym coś na tej szłatmawej telewizji oglądała, jakiś program publicystyczny, informacyjny, czy nawet rozrywkowy, to jest po prostu taka tandeta, takie dno, taki beznadziejny poziom, że nie mówiąc o tym, że oni kłamią po prostu, że ja nie oglądam, ale oczywiście ktoś może ma prawo uważać inaczej, sobie oglądać, nie? A TVP oglądasz? TVP oglądam, jasne. No i jak wrażenia? No lubię na przykład dokumentalne, takie publicystyczne filmy, to mi się bardzo podobają, a informacyjne trochę mnie męczy oglądanie, bo bardzo dużo powtarzają. Robią jeden tam reportaż, a potem przez cały tydzień podobny na przykład, że robią na przykład tak, że wykorzystują te same ujęcia do jakiejś podobnej historii. To mnie denerwuje, bo powinno być za każdym razem osobno nagrywane. Ja mam takie pytanie. Oglądała pani Inwazję LGBT na TVP? Nie, nie oglądałam. A przeglądasz swoje live'y? Live'ów też raczej nie oglądam. Za długie są. Nie, już tego potem wstecz nie przesłuchuję. No przecież na twoich live'ach jest zawsze, kurwa, to samo. No ale... Ja zakładam, że ciągle nowe osoby to oglądają. Nie, że ktoś... Trudno mi jest za każdym razem mówić coś nowego i wymyślać jakiś nowy show, prawda? Więc jedni ludzie się nudzą, przychodzą następni widzowie. Tak, na tym to polega, nie? To tak jakby włączyć TVN. No nie. U nich nie jest ciągle to samo, bo ja mówiłam, że na TVP czasami powtarzają pewne programy, nie? Na TVN to ciągle jest coś nowego, bo oni mają niezliczony repertuar kłamstw. Chodzi mi bardziej, że opierdolami. Trochę cię źle słychać, w każdym razie. A czemu uważasz, że kłamstwo? No wiele było udowodnionych różnych sytuacji, że przeinaczają fakty. Jakie na przykład konkrety? Interpretują coś zupełnie sprzecznie. No na przykład była taka sytuacja, że była jakaś sytuacja tam dwa lata temu, że jacyś młodzi ludzie przejeżdżali. TVN napisał, że policja zatrzymała i tam ukarała, wymierzyła mandat osobom, które jeździły na hulajnogach obok pomnika żołnierzy AK, gdzieś tam w Warszawie bodajże. Natomiast fakty były takie, że ona ich zatrzymała i ukarała za to, bo jeździli po pomniku.
No to kłamcy w chuj. Ale kłamcy, chyba bym ty chyba przestała oglądać. Że próbowali, prawda, mogło dojść do uszkodzenia dewastacji pomnika i że i za to dostali mandat. A TVN zrobił, no co za chamska policja zatrzymała jakichś nastolatków, a oni sobie tylko grzecznie przyjeżdżali obok pomnika i dostali mandat, nie? A były zdjęcia z ukrytej kamery, tam z monitoringu, że normalnie dewastowali ten pomnik tymi hulajnogami, nie? Ale to chyba nie po pomniku żołnierza AK, tylko po tym smoleńskim i jeździli wokół. Po tym pomniku nie da jeździć. To znaczy były dwa, co najmniej dwa razy były takie sytuacje, że właśnie takie materiały. Po tym smoleńskim tak samo. To przekłamują po prostu, są zupełnie inne fakty. Albo na przykład pokazują, że było bardzo dużo ludzi na jakimś proteście i robią film w ten sposób, że z tłumu tak specjalnie robią, że są osoby na pierwszym planie i wygląda, że jest ich dużo, a ten sam protest pokazywany gdzieś w social media czy tam w innych programach informacyjnych, że była garstka tych protestujących tak naprawdę, 30 osób. A oni to w ten sposób sfilmowali, że tłumy, że cały rynek był wypełniony tymi ludźmi po prostu. Ale TVP robi to samo. Także tak manipulują. No ale kłamią tam raczej jeszcze już, jeżeli chodzi o faktografię, nie manipulacja obrazem, nie? Tylko fakty. No, to nie do końca, no TVP też potrafi czasami niektóre rzeczy troszeczkę podkoloryzować. To jest telewizja, jakby nie patrzeć. Oni robią to jednak w jakimś konkretnym celu, no rozrywkowym chociażby. No nie, ale przecież informacji TVP nie podkoloryzowuje, no bez przesady. Błagam, no jak to nie zdarza. Na temat rządu zwłaszcza i sytuacji w kraju. No przecież TVN cały czas krytykował całą politykę w czasie epidemii rządu. Ciągle jakieś afery śledzili, twierdzili, że wszystko źle jest, tam złe maseczki zamówili. No bo było wszystko źle. Cały czas jakieś nagonki, zadymy i tak dalej. Szukają po prostu dziury w całym, tylko krytykują. No a przecież wiadomo, jak trudno było w tamtych warunkach też się odnaleźć, zorganizować. Nie, oni nie są zdolni do pochwalenia prawicy, tylko zawsze wyszukują jakieś negatywy, no nie? No bo media są do tego, żeby patrzeć na ręce władzy, zwłaszcza media niepubliczne. Jeszcze no, jakby ale... było za co pochwalić. Jak jesteś dziennikarką, to powinnaś o tym wiedzieć. Kim? No dobrze, no nie, w sumie to nieważne. Wiecie co? No dobrze, kochani widzowie, to ja nie przedłużam. I dziękuję bardzo za rozmowę. No i wszystko dobrze. Muszę zbierać siły na piątkowego live'a. Jutro coś tam sobie będę robić. No i trzeba być dobrej myśli, że wszystko jakoś się ułoży, wszystkie sprawy moje, wasze. Nie ma się co przejmować. Trzeba jakoś tak pogodnie podchodzić do wszystkiego. No trudno, no nie na wszystko mamy wpływ. Ja mam wrażenie, że ja czasami mam sobie tak myślę, że coś zawaliłam, nie? A kurde, ja jestem w stosunku do siebie za bardzo wymagająca też momentami, bo cały czas się winię, a że mogłam coś przewidzieć, a że mogłam lepiej, a że mogłam... Czemu to się stało? Widać, jak jesteś wymagająca po stanie twojego mieszkania. Jestem po prostu... Wydaje mi się, że za bardzo jestem wymagająca momentami od siebie. Moje mieszkanie jest w bardzo dobrym stanie. Moje mieszkanie to jest miejsce, gdzie ja sobie trzymam swoje rzeczy, pracuję. No szczególnie ta ściana obesrana. Korzystam po prostu z różnych rzeczy, które mi są potrzebne. To nie,
Ono nie ma wyglądać jak jakieś muzeum, jakieś tam ozdóbki, libeloty, nie wiadomo co, tylko ma być funkcjonalne, żebym mogła po prostu sobie tutaj robić różne rzeczy w tym domu. A to co daje, jako funkcjonalność dają te parawany? Ale co to obchodzi wyglądanie? One mi są potrzebne do live'a. Co kogo obchodzi wygląd mieszkania Eli? Jest dawane no, publicznie, więc mamy prawo mówić. Nie, bo ja na przykład w pewnym momencie doszłam do wniosku, że mogłabym tu więcej filmów robić i pokazać to swoje mieszkanie, prawda? Tam sobie jakoś odpowiednio przygotować i sfilmować. Ale powiem szczerze, że nie mam za bardzo na to ochoty, dlatego że, tak jak mówię, tu mam różne prywatne rzeczy. I myślę, że twoja prywatność jest tak pogwałcona, że to nic nie zmieni. Każdy zna twój adres, numer telefonu. Że moje mieszkanie nie ma na celu tego, że ma ładnie wyglądać jakiś salon, jakaś, jak w restauracji, jakaś tam ładnie przygotowana sala. Nie, tylko tutaj ma być mi wygodnie. Mam mieć dostęp do różnych rzeczy. Mam ochotę sobie coś tam trzymać, to sobie trzymam, nie? I nie muszę się nikomu tłumaczyć, jak ja to układam i tak dalej, a tym bardziej pokazywać, nie? No dokładnie. No najebane tam masz, jakbyś miała chorobę zbieractwa. Elu, jakie masz mieszkanie? Nie, wcale nie. No to po co tyle tych czasopism tam się wala? Akurat lubię sobie pracować w dużym pokoju, bo to jest największy pokój i sobie po prostu przeniosłam materiały z pracowni, nad którymi aktualnie pracuję, a to, co akurat wtedy Marek filmował, to były rzeczy, z których ja robię fanboxy i nie schowałam ich, bo jak je gdzieś schowam do szafy, to potem ich nie robię. Jak leżą na wierzchu, to się tym zajmuję. Więc na tym to polega, że sobie pewne materiały, dokumenty wyciągam, żeby je widzieć, że one czekają, żeby się nimi zająć. Tak samo tam mam jakieś dokumenty do ZUS-u, jakieś firmy, no i sobie po prostu przygotowałam, żeby się tym zająć. Jak schowam do szafy, to nie zrobię tego potem po prostu. Muszę to... Ale 4 lata temu też tak miałaś. Muszę... Ale 2 dni temu mówiłaś, że nie wydrukowałaś fanboxów. Aha. No ale już część mam zrobioną i sobie po prostu mam te materiały na wierzchu, przeglądam sobie i pracuję nad tym także. 4 lata temu też tak miałaś. No raczej nie. Widać na filmie. Gagli. Scenografia. No 4 lata temu miałam w tym samym miejscu stół, szafkę i tak dalej, więc no było dosyć podobnie. I burdel też podobno. Właściwie to ja się cieszę, że są takie komentarze, no nie? Bo wtedy to sobie właśnie myślę, że to, że Marek nagrał ten film i wrzucił do internetu, to było straszne skurwysyństwo z jego strony. I właściwie fajnie, że ludzie mnie teraz za to dojeżdżają, nie? Bo ja wtedy za każdym razem sobie myślę, jakie to było z jego strony skurwysyństwo, że on to nagrał i wrzucił. A no było. Za każdym razem, jak sobie tak pomyślę, że on jest jednak fajny, że go lubię, na nim mi zależy, a ktoś mi wtedy mówi, a kurwa, jaki ty masz syf w mieszkaniu, widziałem na filmie, to wtedy po prostu już ogarnia mnie obrzydzenie do tego Marka. Od razu natychmiast taki po prostu odruch takiego żalu, gniewu, nienawiści, jakiejś pogardy, jakiegoś obrzydzenia do niego, braku w ogóle możliwości zaufania mu w czymkolwiek, jakiegoś zniecierpliwienia, po prostu cała jakaś paleta takich emocji, że ja się właściwie cieszę, mówcie mi tak dalej, bo ja właściwie, ja nie chcę już z tym Markiem się zadawać, więc właściwie fajnie, że mnie ludzie jebią za to, że on to nagrał. Tak, zobaczymy, co będzie jutro. Bo wtedy sobie tak myślę, że no, że strasznie się skurwysyńsko zachował. Tylko,
Tylko chcę zwrócić uwagę, że nie mówię, że jest skurwysynem, tylko że się zachował po skurwysyńsku, że jeszcze w ogóle na tym filmie, jeszcze chciałam wam powiedzieć taką rzecz, że ja dzisiaj mojej matce pokazywałam ten film, że on mi tak to zrobił i czytałam jej komentarze. Ludzi, nie? Moja mama się strasznie zdenerwowała, że on to zrobił. I na tym filmie jeszcze widać, jak sobie Maruś na stole stoi po prostu talerz, miska taka, zjadł sobie żurku, tam miał jajko na twardo, miał kiełbaskę. To był barsz biały, zupkę mu ugotowałam, chlebek. No więc pojadł sobie najpierw, zżar wszystko, co mu przygotowałam. Najpierw poszłam do sklepu, kupiłam produkty za swoje pieniądze, potem poszłam, przyrządziłam. Jak sobie już pojadł, jak sobie już pożar i jak ja poszłam do kuchni sprzątać po tym posiłku, czy tam, nie wiem, wyszłam coś załatwić, to on wtedy wziął ten telefon i sfilmował mi na złość pokój. No nie wiem, czy ktoś normalny tak robi? Jak się bierze szablozębnego alkoholika ze wsi, to jak trzeba się z tym liczyć. Filmował sobie ten pokój z góry podjętym zamiarem, żeby mnie tym filmem ośmieszyć, a na stole są naczynia, jak on sobie po prostu pojadł smacznie najpierw, żeby miał siłę kręcić, nie? Najpierw sobie jeszcze zżar to, co mu przygotowałam, co mu przyniosłam, na stole mu posprzątałam. Jak się nażarł, to wziął kamerę i sobie kurwa wszystko jeszcze nakręcił, żeby mnie ośmieszyć. Co sobie pojadł, te krokiety z Biedronki? No żurek, nie słyszałaś? Słuchaj, cokolwiek by to nie było, wiesz, przyszedł do mojego domu, najpierw się nażarł, a potem sfilmował pokój, no. To ja bym, no nie wiem, no jak ja bym poszła do kogoś i ktoś by mnie czymś poczęstował, to bym czuła po prostu wdzięczność, kurwa. Byłoby mi miło, że mnie ktoś czymś częstuje. Czułabym się fajnie, a nie robiłabym żadnych jaj tej osobie, no. No przez żołądek do serca, nie? Co czujesz, jak idziesz do kogoś, a ktoś cię czymś częstuje? Mówi, o, cieszę się, że jesteś. Usiądź, proszę, może herbatki, a może ciasteczek, a może zupki, a może tutaj pierożków ci podgrzeję. Proszę bardzo, zjedz sobie. Smacznego życzę. I co? I czy wtedy potem normalna osoba bierze, ty wychodzisz do toalety, czy na przykład ktoś zadzwonił i wychodzisz tam do ogrodu porozmawiać, a ta osoba ci bierze i ci okrada pokój albo go filmuje? Może mu nie smakowało, dlatego. No najwyraźniej mu kurwa nie smakowało i dlatego tak zrobił. Nie, i on po prostu tak jak z tą zupą i z tym pokojem, to nasze całe relacje naszej znajomości tak wyglądają. Im więcej ja się starałam i robiłam dla niego, tym on bardziej podłe rzeczy dla mnie potem robił w zamian za to. Zaprosiłam go do swojego życia, do swojego świata, zwierzyłam mu się ze swoich różnych tajemnic, zaproponowałam mu współpracę, pomoc w różnych sprawach, a odpłacił mi się wyśmiewaniem mnie w internecie, hejtowaniem, robieniem sobie ze mnie jaj, poniżaniem mnie publicznym, wyzwiskami, braniem sobie jakichś innych kochanek, po prostu deprymowaniem mnie, poniżaniem. No dziękuję za kurwa coś takiego. To teraz ty pojedź do niego i odpłać mu się tym samym. Ale tak jak mówiłam, faceci tacy są. Im więcej im okazujesz ciepła, zaangażowania, jakiegoś wsparcia, pomocy, to potem oni ci będą jeszcze bardziej dokuczać. Oczywiście kobiety też takie bywają, nie? Ale normalnie osoba taka o normalnych odruchach psychicznych, to jeżeli dostaje od ciebie jakieś wsparcie, to cię odpłaci tym samym. Jak cię ktoś zaprasza do domu, jesteś jego gościem, płaci za ciebie wszystko, nie każe ci się, żebyś dopłacał do rachunków czy cokolwiek, nie? Ani żebyś się w żaden sposób odwdzięczał za to, że cię przyjmuje,
to ty nie robisz tej osobie żadnej krzywdy potem i nie nagrywasz jej mieszkania i nie wyśmiewasz jej za plecami, że mogłoby być lepiej, a było tak, prawda? Jest powiedzenie, że darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby, tak? Dajesz komuś prezent, przysługę, starasz się, żeby było mu najfajniej, jak to jest tylko możliwe, a ta osoba cię wyśmieje za to. I to jeszcze publicznie. A dał ci jakiś prezent? Bo w twojej urodziny dałaś mu na imieniny pizzę, co nie? Przysłał mi kwiaty i ptasie mleczko na urodziny. Ale bardzo dobrze, no ja się już nieraz żaliłam na Marka i będę pewnie tak jeszcze robić, więc czytam na inne osoby. No ja już taka jestem. Halo, słychać mnie? Nie. Chujowo. Ela, oddychasz, Ela. Co ty tam, gruchę walisz? Tak. Halo, halo. Ela pewnie znowu polizała telefon. Wy też liżecie telefon? Bo ja chyba nie. No, oczywiście. Oczywiście, to normalne. Ale chyba nie jesteś pewny. No, jeszcze nie. Aha, aha. Ela już chyba nie wróci. Wróci. Wróci, ona zawsze wraca. To trochę jak kot. Nie, nawet drugiej w nocy nie ma. Dla niej to jest noc jeszcze młoda. Tak, moim zdaniem gorzej niż kot. Nie chciałam powiedzieć pies. Kolego, ale koty to ty szanuj. Dzisiaj mam problem, bo Ela wróciłam, bo po prostu telefon mi się rozładował
A to ogarnęła pani jakieś ładowanie czy coś? No, a coś nie mogę znaleźć. Jedna ładowarka taka szybka mi się zepsuła, drugą mam chyba zepsutą, a ta, którą używam, to strasznie wolno ładuje i nie wiem, czy szybciej on się nie zużywa w czasie rozmowy niż jak tutaj mówię coś, no nie? Ale może to jest dobry, słuchajcie, moment, żeby się po prostu pożegnać. Nie, panie Elu, porozmawiajmy. No, bo nie wiem, czy mi ten telefon pociągnie w ogóle. Bo mam Samsunga i te Samsung Galaxy S20 i te Samsungi potrzebują szybkich ładowarek i kabli. W sensie, jak ma pani już podłączone, to chyba nie padnie ten telefon. No mam tylko 1%. Więc boję się, że on szybciej się będzie... Ładuje, tak? Tak, tak, tylko boję się, że on szybciej może się zużywać w czasie tej rozmowy. Jak jest pod ładowaniem, to guś się nie wyłączy. No właśnie, o to chodzi. Zależy od baterii. No, ale jest jakaś chujowa ta ładowarka, a bateria niby wymieniałam, dawałam nową pół roku temu i to jakaś podróba chyba, bo źle mi chodzi. Ale słuchajcie, nie, właściwie to nie chciałam tam Marka obgadywać ani... się żalić, bo sama się źle wiele razy w stosunku do niego zachowywałam, więc oczywiście zdaję sobie z tego sprawę i pamiętam. Może po prostu on mnie tak traktuje, bo sobie na to zasłużyłam, no i tyle, no. Także nie chciałam w sumie go obgadywać. Widocznie mnie tak traktuje, bo na to zasługuje, no i koniec, no. Tym bardziej jest to dobry powód do tego, żeby sobie dać spokój, zakończyć to. Po prostu załóżmy, że to jest moja wina wszystko, no i koniec. No. Jestem gotowa wziąć winę. Działacie na siebie jak kola i mentos. Ale nie o to chodzi, bo ja nie chcę wcale ludzi, którzy mnie tam obserwują w internecie, obarczać jakimiś swoimi sprawami. No ale wiem, że niektórych akurat ta historia interesuje, no nie? Jednych, że to jest ciekawe, a hejterów to tym bardziej interesuje, bo oni zawsze chłoną wszystkie informacje na mój temat, żeby potem je przerobić na jakieś dane, na podstawie których mogą mnie zaatakować, więc dla nich każdy jakiś mój problem jest fantastyczną jakimś newsem, nie? Czyli na przykład to, co ja teraz mówię, nie? To włączę live'a w piątek, no to będą live'y, będą donaty takie tego typu. Dobrze, że cię Mareczek kopnął w dupę. Marek cię po chamsku traktuje, bo na to zasługujesz, szmato. Albo jakiś donate. No i co tam, szczoto? Nie będzie. Może Marek jutro coś miłego napisze. Nie będzie wakacji nad morzem, szczoto, prawda? Nie zasługujesz na nic fajnego. Ty powinnaś wziąć do ręki i posprzątać mieszkanie. I oni będą wykorzystają sobie tą informację do swojej propagandy, no nie? Ty sama po prostu kup jakąś szczotę, wsiądź w pociąg i jedź do Marka i jemu wysprzątaj w domu. Bo boję się, że jak się by tam weszło, to mogłoby nie być za ciekawie akurat. Ale Marek ma czysto ponoć. Z kim przystajesz, takim się stajesz może. Coś w tym jest. Markowi mama sprząta. Niech Marek weźmie szczotę i sprząta. No właśnie. Czyli ciebie za łeb, kurwa.
Elo, a ja mam takie pytanie. Jak sprawę tego nagrania gwałtu wyjaśnił ci Janys? Nie rozmawiałam w ogóle z Janysem na ten temat. No, a może powinnaś? Nie, no przecież ja to wyjaśniłem wczoraj na głosówce i ona jest nagrana i jest na YouTubie i wszystko wytłumaczyłem, co jak było. I można ją obejrzeć na ja wytłumaczyłeś kanale Pijalnia Belweder. No tak, eksperyment społeczny, tak. No tam jest całość, dłuższa całość. No i wypowiedziałem się na tym, że nigdy nie popierałem czegoś takiego i nie będę popierał, tak? A myślę, że to kłamstwo. No. Myślę, że to już ustali. Inaczej się wypowiadałeś. Jest głosówka na chyba na kanale Pijalni Belweder, można sobie odsłuchać. Tam wszystko wyjaśniłem i... To screenshoty z tego dnia, które pisałeś. Wiesz co, screenshoty są podrabiane tak samo jak dzisiaj Buziaczek nawet pokazał, jak można bardzo łatwo podrobić screenshoty, także no... On gadał? Gdzie on gadał? No nie, no pokazał, przerobił jednego screenshota i był dosłownie identyczny, że nie szło poznać. Także niektóre screenshoty są podrabiane, niektóre są prawdziwe. I wszystko, no. No, ale nagrania ekranu to tak nie da się łatwo podrobić. Ja mówię o screenshotach. A ja mówię o tym, co zostało nagrane. Właśnie, może sobie ekran nagrać na przykład. Nie wiem, ja żadnych nagrań nie widziałem. Ale masz świadomość tego, że kupę ludzi to widziało na żywo, kiedy to pisałeś? Właśnie o tym mówię. Do niczego nie dojdziecie, no. Ale słuchaj, Kornel, ja na twoim miejscu bym się w ogóle nie tłumaczyła na ten temat, wiesz? Czyli no dajesz na to przyzwolenie, Elu, tak? Na nagrania, które latają po Discordzie, które przedstawiają gwałt. No już było to omawiane i no nie będziemy tego ciągle w nieskończoność wałkować, prawda? No ale to właśnie trzeba wyjaśnić. No Ela ma to nie jest w dupie po prostu. Ale to jest wyjaśnione już, bo ludzie tak nadal są oburzeni, co jest wyjaśnione. Wydałem oświadczenie i jest głosówka nagrana na YouTubie, w której wszystko tłumaczę i możecie sobie wejść i ją odsłuchać. No właśnie. Możecie sobie wejść odsłuchać tą głosówkę i to było moje oświadczenie tam w tej sprawie. Tam jest wszystko od początku wyjaśnione do końca. Ja nadal nie rozumiem, dlaczego odwaliłeś taką akcję akurat jak Ela miała swoje urodziny i jak wrzucała swoje zdjęcia, żeby się pochwalić urodzinami, a ty zrobiłeś taki show po prostu wokół siebie. Nie, myślę, że to był przypadek, ale w sumie to, wiecie co, nie rozmawiajmy o tym, bo myślę, że może mógłbyś rzeczywiście, Kornel, na przykład napisać w paru zdaniach takie oświadczenie i wrzucić to nas na serwer, żeby ludziom zamknąć usta. No napisałem już. No, takie pisemnie, nie? Tylko, że najlepiej to by było... Ja to mogę wrzucić tam do kopii postów Eli czy coś takiego, że tam, gdzie ludzie nie dopisują swoich głupich komentarzy i tyle. O, dobrze, no to powiedzmy, że jutro napiszę jeszcze jeden taki, jakby to powiedzieć, sprostowanie takie i no to będzie jutro, także no... Znaczy... Wiecie co, jako że jakby mam doświadczenia w tych niektórych przykrych sprawach, to moim zdaniem robienie eksperymentów społecznych, bądź jakkolwiek branie nie w sposób poważny gwałtu, molestowania i tak dalej, nie powinien mieć miejsca, bo w tym momencie te wszystkie osoby, które zostały czymś takim dotknięte, no to tak powiem wam, no słabo dosyć, a zamiatanie no ale w jakikolwiek sposób poddywan też nie jest halo. Mówimy o tym, że nie chcemy o tym rozmawiać, także... No właśnie no dlatego. No dobrze, ale on mówi...
On mówi, że to był eksperyment, tak? No ale to w takim razie robiąc ten eksperyment złamał prawo, no chyba, że nie, ma nie złamałem oświadczenie prawa, aktorów, jest, którzy występowali na tym filmie, a jeżeli to był prawdziwy film z prawdziwego zajścia, to złamałeś prawo rozpowszechniając ten film, więc nie, jeżeli to trafi w ręce policji, nie, a z tego co wiem trafiło, to będą konsekwencje. Nie będzie, to tak nie działa, eksperyment eksperymentem, prawo to jest prawo i nie można go łamać. I jak już się pali pod dupą, to dopiero wtedy sobie robić dupochron. Bo nie ma sensu, oni zawsze, cokolwiek byś nie powiedział, to będą wyolbrzymiać tą sprawę tak samo. Ile razy ja się tłumaczę, że odpowiednio zajmuję się dzieckiem, to zawsze jest tłumaczone, że dziecko Eka, moje dlaczego jest... go kurwa bronisz cały czas? Właśnie, no widać jak się zajmujesz, jak ją wypierdalasz za drzwi. Nie było tak? No właśnie. Widać, jak się ją zajmuje, jak się chcą zabrać. Tak, ilekolwiek bym mówię na przykład, że nie mogę sobie kupić laptopa, bo muszę kupić buty dziecku. No ale oczywiście jestem świnią, nie? I się nie zajmuję nimi w ogóle, po prostu padła matka. Ale wydania pieniędzy do gwałtu jest różnicą. Cokolwiek bym nie zrobiła, no to jest źle. Także nie tłumacz się, nie rozmawiaj w ogóle po prostu z hołotą. No. Przepraszam, dobrze, że tak nazywam hejterów, ale nie tłumacz się. A ja chciałam z kolei wydać oświadczenie takie, że ja sprawy nie znam. Nie śledzę, nie czytam wszystkiego. Jak nie znasz, jak go uciszasz, kurwa? Po prostu nie wiem, nie widziałam tego filmu w ogóle do tej pory na oczy, bo mi Janes nie pokazywał. No to na chuj się wypowiadasz, jak nie znasz? No to mówię, że nie znam. Nie znam i nie zamierzam poznawać, bo ja nie mam obowiązku wszystkiego śledzić, co było, a czego nie ma. Jakby to dalej było, no to owszem, ale nie ma tego. No to co mnie to chuj obchodzi, co tam było, nie? Więc ja nie mam nic do powiedzenia. Ja tego filmu w ogóle nie widziałam. I w sumie to nie mam ochoty go też oglądać, jeżeli tam rzeczywiście jest jakaś taka niesympatyczna scena. To nie, broń go, kurwa. No to albo powiem, się zapoznaj i mów. Powiem szczerze, że nie mam myśli, albo się nie odzywają na ten temat. Dlatego nie chcę o tym rozmawiać, no bo na moim ale kanale go. To są rozmowy z Elą, tak? A nie z rozmowy z Pauliną. Nie, bo to jest taka celowa nagonka, robienie burzy w szklance wody i cokolwiek on by powiedział, to zawsze będzie źle i... Napierdolę. A mi się tego nie chce słuchać po prostu. Ja nawet nie chcę w tą sprawę wnikać ani analizować, bo mam swoje problemy, no. A jak wy chcecie, no to sobie analizujcie na hejterskich serwerach najlepiej, nie? Tam już i tak wszystko jest przesądzone, nie? To po co tutaj lansować jakieś treści, jak na serwerach hejterskich macie ułatwioną sprawę, bo tam już wyrok zapadł. I w sprawie Janysa, i mojej córki, i mojego męża. No to po co kurwa tutaj przychodzić i udawać, że jakąś dysputę się prowadzi, skoro już wszystko zostało ocenione dawno, nie? Bo to miało miejsce tutaj? No ale tego nie ma. Jak ona broni, kurwa, Janysa, gwałciciela, to no chuj my tu siedzimy w ogóle. O, już jestem gwałcicielem teraz. No. Nowe zarzuty. Właśnie ci mówiłam, że za chwilę ja się dowiem, że ja też jestem gwałcicielką. Elu, czemu mówisz o psychologii zachowania na swoich live'ach, kiedy nie masz doświadczenia ani wykształcenia w tej dziedzinie? O, mam, bo miałam psychologię 2 lata na studiach. Ale nie masz studiów skończonych? No psychologicznych nie, ale mam 2 lata z psychologii zaliczone w indeksie i wypowiadam się na podstawie tego, czego się nauczyłam wolno. A co, żeby na jakiś temat się wypowiedzieć, to już trzeba mieć na każdy temat uprawnienia? Jak nie jestem kucharzem, to nie mogę się wypowiedzieć na temat, czy mi obiad smakował, czy nie? I czy wygląda dobrze, czy, nie, czy ten obiad nie wygląda dobrze? Porównujesz psychologię do jedzenia. Albo podać jakiś przepis, albo podzielić się swoją wiedzą na temat dietetyki, czy tam jakąkolwiek inną. Wcale nie trzeba mieć wykształcenia, żeby mieć też wiedzę w danym zakresie.
Z jednej strony tak, ale jednak porównywanie psychiki ludzkiej do salami, załóżmy, to jest trochę słaby przykład. Książki, programy publicystyczne, jakieś materiały w telewizji, w internecie są powszechnie dostępne i można na każdy temat zasięgnąć wiedzy. Psychologia kulinarna, nie? Także dlatego się wypowiadam, bo można sobie przeczytać i potem się wypowiedzieć na temat tego, co się przeczytało, no nie? To jest jakaś zbrodnia? Wypowiedzieć owszem, ale nie diagnozować. No ale kto kogo? Kiedy ja kogoś diagnozowałam? No nie przypominam sobie, może jakieś recepty wypisuję. Może się dowiem czegoś o sobie ciekawego. Może zęby leczę jeszcze na live'ach ludziom. Dobra, nie droczmy się z tymi hejterami, bo oni się potem mszczą. Lepiej ich po prostu nie prowokować. Mieliśmy mieć dobry humor. No to nic, to co? To idziemy spać, bo wszyscy muszą iść spać. Ja się... faktycznie na szczęście mi się ten telefon nie wyłączył. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przepraszam, jeśli byłam jakaś taka smutna. Nie wiem, co fajnego tutaj. Może jakiś żartik na koniec ktoś opowie? Ja mam pytanie. Elu, kupiłaś tego laptopa w końcu? Tak. A, okej, dobra. Bo nie było z tobą kontaktu od 3 dni i trochę się zmartwiłam. Aha, a to Rachel pyta, tak? Tak, to Rachel z tej strony. Tak, ja pojadę po ten komputer, tylko nie wiem, czy jutro, bo mam strasznie dużo spraw, także live'a zrobię na razie na tym starym. Jak chcesz, ja jutro po 23 będę już w domu, myślę. Aha, dobrze. Ale ja i tak go muszę oprogramować wcześniej i tak dalej. No, jutro, kurde, muszę zadzwonić. Jak chcesz live'a poprowadzić, to wystarczy ściągnąć OBS-a i tam większa filozofia nie jest potrzebna. A ty w piątek będziesz jakoś dostępna i pracujesz? Tak, ja w piątek pracuję i no, także w piątek też pewnie będę dopiero po 23. Aha, czyli pasowałoby jutro go. No najlepiej jutro, no ewentualnie w piątek do 9 rano, no ale to nie wiem, czy ja będę w stanie. No to ja też nie dam rady. No to wtedy po 23. No. No dobra. Tylko tam, no, ja ci napiszę, bo ja chyba jutro nie zdążę sobie tego załatwić, bo ja będę całe popołudnie w towarzystwie córki, a z nią się nie da pojechać do takiego sklepu, bo tam mi ten facet będzie być może coś programował na miejscu, a jak przyjadę z dzieckiem, to się nie da w ogóle nic zrobić wtedy z tym komputerem. No, w porządku. Ale coś wykombinuję, no. Ale dobrze, że mi przypomniałaś, bo cały czas mam wrażenie, że jest jakaś może wtorek czy coś, a tu kurde, już dzisiaj jest środa, jutro czwartek i już mam live'a, nie? W sumie już jest czwartek. No właśnie. Ale dobra, jakoś to spróbuję ogarnąć. Jutro będziesz, a będziesz miała siłę po 23 jutro? Ja i tak, ja jestem studentem, ja śpię po 5 godzin, więc przyzwyczaiłam się. No, aha, to ja w razie czego to będę próbowała się zmobilizować. No to dobrze. A słuchajcie, no to co, to mówi ktoś jakiś żartik na koniec, żeby to smutne... Tutaj tyle smutnych rzeczy powiedziałam, że się wszyscy zdołowali. No weźmy coś, powiedzmy, fajnego, żeby nie było, że... Ela Gawin to mitomanka. Że mamy jakąś depresję. A pamiętacie te kawały, jak ja byłam mała, to były takie kawały, był Polak, Rusek i Niemiec, tak? Była Ela Gawin mitomanka. I zawsze Polak był najmądrzejszy, Niemiec to był zawsze jakiś agresywny, a Rusek to był zawsze jakiś świr. Pamiętacie te kawały? Znaczy Polak zazwyczaj był miał właśnie jakieś najbardziej porąbane.
Coś przerwało cię. Mówię, że Polak najczęściej albo miał jakiegoś niezwykłego farta, albo miał jakieś porąbane pomysły, albo mu wszystko płazem uchodziło. No, no, no i były takie kawały. Zaraz, ja zobaczę sobie tu z drugiego telefonu. Kawał Polak, Rusek i Niemiec. Bo ja pamiętam, że to za komuny to tylko takie kawały były, to było strasznie... Teraz to jakieś takie bardziej zboczone chyba kawały królują, nie? Ja mam takiego suchara, ale nie wiem, czy wszystkich rozbawi, ale mogę powiedzieć. No. Okej. Okay. Starsi ludzie na weselach często zaczepiają cię, jeśli jesteś młody, i mówią, ty jesteś następny. Więc ja też zacząłem tak robić, tyle że na pogrzebach. No, dlatego mówiłam, że nie każdy może go załapać. W sensie, zaczepianie starszych ludzi na pogrzebach, no to jest taki... Nie, no to był taki suchar, bardzo, bardzo suchy, więc rozumiem. No, no. Ja mam żart, ale angielski. No. I have a friend that's a Slovak and a sound engineer. And a check one, two. Check one, two. Check one, two. Może przetłumaczysz dla osób, które nie znają angielskiego? Obawiam się, że tego się nie da przetłumaczyć, bo to była gra słowna, która w wyniku przetłumaczenia już by sensu nie miała. Niestety, Ela, nie zrozumiesz po prostu. Ja się akurat też nie wsłuchiwałam, bo szukam sobie tutaj w tablecie kawału o Polak, Rusek i Niemiec, więc... Kawały o Polaku, Rusku i Niemcu. A może powtórz ten po angielsku, żeby Ela mogła też usłyszeć. Albo najlepiej napisz na tekstowym do głosowych. No, może napisz, to wtedy w razie czego przetłumaczymy. Słuchajcie, ja mam bardzo ładnie napisany tekst do administracji Discorda o przywróceniu profilu. Po angielsku mogę go opublikować i tam sobie, no w części sama to napisałam, potem ktoś mi jeszcze to poprawił. I bardzo fajnie jest napisane, także tak a propos angielskiego, to opublikuję ten tekst, tylko muszę sobie jutro do tego sięgnę. Także ja na przykład znam angielski, ale no nie jestem alfą i omegą, bo wszystkiego nie umiem, więc no tak, też nie wszystkie wyrazy rozumiem. No i jeśli byś kiedyś potrzebowała faktycznie przetłumaczenia jakiegoś tekstu, to ja bardzo chętnie jestem na filologii angielskiej, na specjalizacji translatorskiej, więc w każdej chwili możesz do mnie napisać. Ja mam nick Szczur na Discordzie. Aha, no to fajnie, Szczurku. Coś nie mogę tutaj z tego drugiego telefonu wejść w te. A na tablecie też mi się nie otwiera te dowcipy. Panie Ru, co z PayPalem? Działa mi wszystko, muszę was zmartwić. Mam tutaj kawał. Ale to jest głupie jakieś. No na tym z reguły polegają kawały. Ja właśnie znalazłam świetną przeróbkę z Hobbitem i Andrzejem Dudą na grzybach, ale nie wstawię tego.
O, tu jest kawał, ale to nie jest śmieszne. I chodzi o to, że to nie było, to był Niemiec, Rusek i Polak i Chińczyk, tu pisze. Ale nie będę wam tego czytać, to jest właściwie głupie. Zaraz, zobaczymy. Może to. Tu jest właściwie, to jest takie sympatyczne, ale mało śmieszne. Rosjanin, Niemiec i Polak trafili na bezludną wyspę. Siedzą, myślą, jakby się stąd wydostać, aż nagle złapali złotą rybkę. Mówi Polak, tę butelkę wódki i do domu. Tak się stało. Mówi Niemiec, chcę skrzynkę piwa i do domu. Też dostał, co chciał. Został Rusek sam. Myśli i mówi, chcę skrzynkę wódki i tamtych dwóch z powrotem. No i tyle, tylko to chyba mało śmieszne, nie? Jak uważacie? O, tu jest coś o sądzie. Słyszycie mnie, czy znowu mnie wyciszyło? Słuchaj. Tak, chyba. A co robi blondynka na drzewie? Grabi liście. Albo jodłuje na sośnie. Teraz się zaśmiałam, bo tak sobie przypomnę. Nie chcę wyjść na jakiegoś chama, ale może ktoś opowie jakiś kawał o jaki. Albo nie, zresztą nie powiem tego. Pomyślałam sobie, że oby tylko ktoś nie opowiedział jakiegoś kawału o gwałtach, bo wyjdzie na to, znowu zostaniemy oskarżeni, że promujemy przemoc, nie? Ale chyba takich nie ma, nie? Jak poszukać, to pewnie są. Bo to już by było ostro. Dlatego tak o tym pomyślałam, bo tu czytam, jest kawał o wyroku śmierci jakiś. Więc... Ale tam Janys lubi żarty o sobie z tego, co napisał na ogólnym. Więc po prostu, więc kawał potrafił być ze wszystkiego. No tak, no to czarny humor jest. Ale tu nie można w czarny humor. Muszę założyć jakąś sekcję z tyralnią i czarnym humorem. No, tak. Tak patrzę, że tutaj... Miło. O Jezu. O nie, ten Rafatus. Dlaczego ktoś to wstawił? A to by bardziej, nie wiem, czy pani prezes jest z nami, ale to ogólnie to raczej kiełki bambusa to do jakiegoś mojego Chińczyka. No, tak nic nie mówię, bo patrzę tutaj na te kawały, ale jakieś takie głupie są, ani jeden, nie ma ani jednego po prostu fajnego kawału, jakaś taka głupota, nie będę wam po prostu czytać. To, a może wymyślić jakiś kawał? No dobra, no co będziemy o drugiej w nocy? A wpiszę zboczone kawały. Może to będzie fajnie. Szczur, czy ty przeprowadzasz ze mną bitwę na memy? Zgadza się. Nie, najpierw kradniesz mi pokemony, a teraz chcesz się ze mną bić. O nie.
osmoczone kawały. Tu coś jest. Dobra, no to trzeba się wcześniej przygotować do takich rozmów głosowych. Tu jest kawał, ale to takie jest krótkie. Lekarz pyta pacjenta, czy prześladują pana sny erotyczne? A pacjent odpowiada, a dlaczego zaraz prześladują? No to chyba nieśmieszne, nie? Śmieszne. Ja się zaśmiałem. A ja mam dobre. No? Jak nazywa się właściciel sklepu? Przerwało cię. Chevrolet. Ale nie było żadnych żartów w ogóle. Aha. Powiedz jeszcze raz. Właściciel sklepu z roletami. Chevrolet. No to fajne. Tu mam takie, coś takiego. Rozmowa w dyskotece. Cześć mała, śliczna jesteś. Byłaś kiedyś na Kubie? Nie, nigdy. Miło mi, Kuba jestem. To chyba nieśmieszne, nie? A o żonach w kościele pani słyszała? Nie. No to jest coś takiego, że trzej żonaci mężczyźni spotkali się w kościele i jeden mówi, wiecie co, gdy moja żona była w ciąży, czytała książkę Jasi Małgosia i mamy dwoje dzieci. Mówi drugi, a gdy moja żona była w ciąży, czytała Trzech Muszkieterów i mamy troje dzieci. Ostatni zerwał się do drzwi, a jeden spytał, a ty gdzie tak pędzisz? A on na to, że lecę do domu, bo moja żona czyta 101 Dalmatyńczyków. Kurwa. Dobrze, to było dobre. Ale jak to ładnie zapamiętałaś? Nie przeczytałam. Czy masz gdzieś ściągę? A tu jest, przeczytałam, tu jest taki kawał. Dobry wieczór, mam na imię Kasia. Jestem twoją nową sąsiadką. Miło mi, Dawid. Chcę dziś poszaleć, popić, popalić, dymać się całą noc. Masz wolny wieczór? Dawid odpowiada, tak. A Kasia mu na to, uff, super, to zostawię ci mojego pieska. Nie, friendzone. O, to jest dobre. YouTuber. Spędziłem 24 godziny w więzieniu challenge. Jego widz. Mój stary robi ten challenge od 17 lat. To dobre. No też mnie rozbawiło. W ogóle mam tego mema od 11, nie, od 9 maja 2020 roku. To mam fajny kawał, tylko jeszcze nie doczytałam do końca, czy śmieszny. Już wam przeczytam. A to jest głupie. Bo tu jest tak. Wpada facet do burdelu i krzyczy. Chce tak, jak jeszcze nikt inny nie chciał. Dziewczynki przerażone poszły do swoich pokoi. O cholera.
Ej, a wiecie, czemu bokserzy nie uprawiają seksu przed walką? Bo się nie lubią. Był najlepszy ze wszystkich do tej pory. A jak się nazywa narząd do mierzenia piasku? Sandomierz. Na przedpokoju wysłałam mema, który niby dotyczy pandemii, ale tak... No nie wiem. Panie Lu. Panie Lu. No nieźle. Czy bijesz? Szkoda, że masz buta. No ja na przykład bardzo tęsknię za Chibi. I za tą cześć. O, jestem. O, jak dobrze. Bardzo dobrze. Nie drzej się. Przecież się nie drze. Zacznij. Przecież się nie drę. No przecież nie drę się, no. Jak to nie? Będziesz dominować czata, to pomogę ci się nie drzeć, wiesz, pamiętaj, nie? W ogóle, Rachel, dostałaś odpowiedź odnośnie tego, za co ja wtedy dostałem wyciszenie?
O, ja nie wiem, bo ja byłam zmutowana wtedy. Ja się odmutowałam jakoś 15 minut temu. Coś takiego, bo ja oglądałam to posiedzenie Sejmu tam w sprawie głosowania i tam ci wszyscy posłowie się wypowiadali i oni mieli jeszcze dzisiaj głosować, ale przez to, że to wszystko zostało przesunięte chyba o kilkanaście godzin, no to w sumie głosowanie zostało przeniesione chyba na godzinę 9. A, dobra, nie, bo myślałem, że coś zadziałałaś w tej sprawie, bo mi chwilę po tym, jak ci napisałem, zdjęli tego muta. No, no, to widzisz. Sam raz. Albo może czasowy był na jakiś tam okres czasu. Nie, bo na 50 minut i nie mam też pojęcia za co, bo się wtedy faktycznie nie odzywałem. Może z kimś cię ktoś pomylił albo coś. Mam nadzieję. Ja jestem grzeczny. Wiem, że jesteś grzeczny. A. Ale tylko wtedy, jak Pokemonów nie kradniesz. W ogóle pojawiła się jeszcze inna osoba na tych Pokemonach, która też faktycznie bardzo często mi je kradnie. O nie, jeszcze większy złodziej od złodzieja. Da się tak? Właśnie, ja nie wiem, jak można tak uczciwym ludziom kraść. Dokładnie, nie, ja też nie wiem, szczerze. Ela tu jest? Czy... Chyba by ją wyrzuciło. No, telefon zrobił brawa. I tak na długo ją wyrzuciło. Ja właśnie pas skończyłam. Myślałam, że już koniec rozmowy. Nie zasnęła. Nie, no chyba by się, pożegnała. Ale ona była i nie mówiła nic. Słuchaj. Nie wiem, kto to powiedział, ale było słychać tylko początek wypowiedzi. Mówię, że wczoraj tak przynudzaliście, że zasnęłam. Nie fajnie. Ale... No. Nie da się położyć. Ale dzisiaj padała bateria, także może jej w końcu padła. Ale tak się zastanawiam, skoro ona na drugim telefonie szukała sobie dowcipów, to czemu po prostu nie przeszła na ten telefon, który był naładowany, żeby mieć dostęp do Discorda. Ale po co kombinować? Bo tak. Kombinować trzeba umieć. To prawda. Oj tak. Kto to tak ciężko oddycha? O, Ela wróciła. Przepraszam was bardzo, bo nie zauważyłam, że mi ten telefon, jak go trzymam w ręce, to nie zawsze się ładuje dobrze, bo ten kabel nie dociska. No i kurde, nie udało mi się tego kawału po prostu przeczytać, ale on nie był i tak śmieszny, to nie ma co. Dobra, niech pani cegłą przyłoży na tą ładowarkę i się będzie ładować. Elu, a nie możesz po prostu przejść na głośnik? Wtedy telefon leży sobie stabilnie i się ładuje, a ty nie musisz się martwić o kabel? Tak, ale myślę, że to jest dobry znak, żeby w ogóle się pożegnać, bo jest druga w nocy i... No i po prostu podładowałam go, żeby przeprosić, bo nie zwróciłam uwagi w ogóle, jak się połączyłam na rozmowę, że mam słaby ten prąd. No i coś mi się to, nie uzupełnia mi się to, także przepraszam was bardzo. Co to znaczy słaby prąd? No, że mam słabą baterię, mam tylko 1% prądu baterii, 1% naładowania. To chyba by pani nie łączy ładowarka. No, nie zwróciłam uwagi, bo jak ją trzymam w ręce, to nie zawsze łączy, nie? To ona musi leżeć sobie spokojnie, to się wtedy podładuje. Big brain. Muszę sobie odszukać drugą ładowarkę albo później kupić jutro inną. Bo chyba nie przypuszczam, żeby to była wina baterii. Tylko się po prostu ładowarka zdupczyła, mówiąc
Może gniazdo też mam do ładowania już jakieś wyrobione też. No, w każdym razie przepraszam bardzo, że mnie nie było. No to chyba się domyśliliście, że jakieś problemy techniczne. Przynajmniej hejterzy będą mieli trudniej, żeby to nagrywać, nie? Nic to nie zmienia. Bo oni siedzą po nocy, czekają na jakieś rewelacje, a tu mi się wyłącza telefon, nie ma mnie 10 minut, no i mają, rozczarowani są, nie? Każdemu się zdarza. A czekają na jakieś sensacje, a tu nie ma, nie? Były już sensacje. Nie no, dzisiaj akurat spokojnie jest dosyć. Pasowałoby zrobić jakąś aferę na koniec, nie? To nie panuj wszystkich, jak popadnie. Kurde, ale mam ochotę strasznie napić się piwa, a po prostu przecież nie będę wychodzić teraz kupować, nie? Co to ma przegrać? Szkoda, że ja tutaj nie mam w tym bloku jakiegoś takiego sąsiada alkoholika, który zawsze ma zawsze jakiś tam barek, nie? Ma pani Marka. I można by sobie zawsze pójść do takiego sąsiada o każdej porze dnia i nocy, zapukać i na jakiegoś drineczka, nie? Nie ma tam stacji jakieś 400 metrów dalej? No mam, ale jak ja pójdę na stację o tej porze po piwo, no to ten już sprzedawca stwierdzi, że ja jestem już nieźle szurnięta. Jeszcze w sobotę. W piątek, w sobotę to się nie wstydzę, bo to jest jakby weekend, nie? Ale kurde, tak w środku tygodnia o drugiej w nocy przyjść po piwo. Chuj go to obchodzi, nie wiem. Urlopik. Znaczy no podejrzewam, że nie byłabyś jedyną osobą, która tak robi, więc raczej są przyzwyczajeni do takich widoków. No nie, ale ja tak raczej w nocy tam nie chodzę do nich, właśnie się krępuję. Chociaż dzisiaj jest taki młody chłopaczek, to on raczej się nie interesuje niczym. To załóż perukę może, to nie poznałem. Nie poznają. Kominiarkę. Na łyso. No bo poszłabym sobie kupić, ale się wstydzę, cholera. No to idź, droga wolna. Nie należy się wstydzić. U mnie na stacji po trzeciej w nocy hot dogi jeszcze jedzą i kupują normalnie zbiorowiska, także co za różnica. Nie, bo mam tam różne zmartwienia, kurde, nie zasnę. Nie, nie chodzi tam o tych hejterów ani o nic, ogólnie. Piję, by zapomnieć. Ogólnie po prostu. Nie, ale nawet na szczęście ostatnio to się dobrze czuję psychicznie. Ostatni miesiąc, bo miałam takie momenty jakiegoś takiego wypalenia, takiego wręcz zawodowego, trochę takiego życiowego, że już ani w prawo, ani w lewo, ani do przodu. A teraz jestem na takim etapie, że chce mi się robić różne rzeczy. Że tam się martwię, nie stresuję, ale ogólnie to mi się chce po prostu żyć i tak się uspokajam się i się cieszę z różnych rzeczy, a najgorzej to się tak zamęczyć, nie? Że już człowiek się niczym nie jest w stanie rozkręcić, rozbawić, prawda? To jest taki niefajny taki stan. Macie takie stany czasami, takiego wypalenia? Oczywiście. Czy ja tak mam? Ja tak cały czas. No, tam kogoś przerwało. Nie wiem, tak teraz przy projekcie. Mówię, Ela, że ja tak... I znowu cię Chibi przerwało. No, ale ona mówi, że ma tak cały czas. No, można się domyśleć. Tak, i to, wiesz co, wiesz, kiedy najbardziej, kiedy coś mi idzie, wkładam w to dużo energii i później po prostu jest takie, aż z łóżka nie mogę wstać, nie? To jest w ogóle, to jest po prostu od różnych czynników zależne, bo ja na przykład czasami robię live'a, budzę się na drugi dzień i tak się cieszę, taka adrenalina, czuję się jak gwiazda, myślę sobie, ale mi fajnie poszło.
Ale to już było kiedyś, dawniej tak się czułam po tych live'ach fajnie. A teraz to ostatnio, tam ostatni miesiąc, jak taka byłam smutna, to to na drugi dzień takie poczucie winy, o kurde, źle mi poszło, do dupy, czemu ja tak narzekałam, płakałam, znowu się ośmieszyłam, znowu będą problemy. A czasami po tym live'ie znowu, czyli takie poczucie winy mam, nie? I trochę takiego rozczarowania, że spieprzyłam coś. A czasami niby nic nie zrobiłam złego, ale też nic się konkretnie nie udało na tym live'ie, ani fajnie nie było, ani źle. I budzę się na drugi dzień taka zmęczona i myślę sobie, kurwa, ja pierdolę, ja nie dam rady już tych live'ów dłużej robić. I to jest najgorsze wtedy, jak sobie tak pomyślę, nie? No ale zobacz, cały czas to robisz, nie? Czyli na przykład mówisz sobie, że nie dasz rady, a mimo to i tak to robisz, prawda? Może na szczęście ja to robię raz na tydzień, a nie co trzeci dzień, co drugi, nie? I zdążę przez te 6 dni się zregenerować. Ale najgorsze jest właśnie takie poczucie, że się tam obudzę, nie? I bo ja sobie tak myślę, dobra, to sobie będę live'ować przez następne 10 lat, fajnie sobie jakąś popularność wyrobię i będzie fajnie, nie? A potem to najwyżej po prostu przejdę na emeryturę i już sobie odpuszczę, jak już stracę wygląd do reszty. Nie będzie co pokazywać, to już sobie odpuszczę te live'y, będę najwyżej robić filmy, albo w ogóle przestanę się po prostu pokazywać, nie? Będę coś innego robić, może książki pisać. No, ale bardzo często jest tak po live'ie, że sobie myślę, o kurwa, mać, przecież ja ani nie dam 10 lat tego robić, ani 5, ani nawet już 3 miesięcy nie wyrobię, nie? Już po prostu niestety jakoś na początku mnie to tak bawiło, a teraz już bywa nieciekawie po tych live'ach. Ja tak miałam przy treningach albo przy pracy teraz, co mam. Na przykład im więcej mam, im lepiej mi idzie, tym bardziej, kurde, czuję takie jakby, nie wiem, jakby życie ze mnie zeszło, wiesz, że wiem, że muszę dawać jeszcze No, coś przerwało, ale to się domyślamy, co masz na myśli. No, a ja znowu mam tak, że właśnie nie wiem, co chciałam powiedzieć, już jestem tak zmęczona. Ja mam tak z malowaniem i z pisaniem, że na przykład nie mogę wygospodarować sobie czasu i wtedy mam właśnie takie największe poczucie, że chciałabym coś zrobić, bo mam pomysły i mam chęci, a jak już sobie czas wygospodaruję, to nagle całkowite wypalenie i nie potrafię się nad tym w ogóle skupić. Ale wiesz co, tak jak my coś tworzymy, to jest chyba u nas normalne, tak mi się wydaje, że po prostu mamy gdzieś, wiesz, gdzieś umysłowo pracujemy i czujemy takie, kurde, jakiś taki niedosyt, nie? No, to tak. Ja się złapałam na tym, że kiedy najbardziej, można powiedzieć, że najbardziej kreatywne pomysły przychodzą mi wtedy, kiedy się tam na tym w 100% nie skupiam, tylko na przykład jak robię obiad czy coś takiego, po prostu przychodzą od tak. Ale jak już się skupiam na tym i tylko nad tym, to nagle kicha i mogę siedzieć kilka godzin i ani jednego słowa nie napiszę. No bo ja to zauważyłam... jest kwestia też... No mów. Bo to jest też kwestia natchnienia. Ja na przykład mam natchnienie, żeby sobie zrobić fajny jakiś wideoblog, albo coś mądrego napisać, albo coś tam innego wykombinować. W sensie jakiegoś tworzenia, nie? A tu, kurde, jakiś nieplanowany gość w domu, telefon, dziecko, coś trzeba coś zrobić, nie matka, tu coś tam tego, hejterzy. I kurde, muszę cały czas przerywać, coś robię i muszę przerywać i potem już szlak trafił, już tracę radość i nie mogę zrobić tego. Nie jestem w stanie, już skupienie ale odchodzi. Ale to jest normalne, Ela. To musisz tak, to jest jak najbardziej normalne, no, dlatego ja normalne. Na przykład nauczyłam się wychodzić z domu, że na przykład z jakimś notatnikiem, zawsze muszę mieć jakiś notatnik mały i długopis, bo nigdy nie wiadomo, jak jakiś pomysł nie przyjdzie do głowy. Ja na przykład mam tak, że ja muszę gdzieś pojechać albo na rower, albo iść do lasu, albo pojechać nad jezioro na jakąś kładkę, wyciszyć się i wtedy też, jak kurde myślę o tym, to też mi przychodzą fajne pomysły.
Tak, to też się sprawdza, to fakt, jednak wyciszenie się. No tak, tak. A jak chce się na przykład wyżyć, gdzie widzę na przykład, no bo nie wiem jak wy macie, czy macie nieraz tak, że po prostu macie łeb jakby wam parował, w sensie, że tak jest dużo wszystkiego, nie wiecie za co się macie wziąć, ogarniacie gdzieś tam tyle rzeczy naraz. No ja sobie znalazłam taki sposób, że idę się gdzieś wyżyć tam na siłownię, czy tam sobie, pokopać na sali i kurde tak, dobra, tam się gdzieś wyżyję, ale ten gdzieś kortyzol jak mi skoczy, ten hormon stresu, to znowu jest źle, nie? No to wtedy znowu muszę się jakoś wyciszać, na razie zrezygnowałam z takich tych siłowych i teraz na przykład się skupiam bardziej na pracy, ale widzę, że nieraz mnie zamula i potrzebuję jakiejś adrenaliny, tak jakbym miała, wiecie o co chodzi, jak przy chorobie dwubiegunowej, po prostu cały czas mi tak, no te przerwało. A teraz? Teraz jest okej. Okay. A na czym skończyłam? Choroby dwubiegunowej. No, mówię, że właśnie... Znów. Ciebie to masz na przycisk? Coś cię przerwało niestety. Bo ja mam na przycisk, no. Nie wiem w ogóle... To zmień. To zmień sobie. No właśnie próbowałam i tam jest, że nie mogę po prostu, że muszę nacisnąć move. Nie, czekaj. Ja tak samo z telefonu wchodzę. Ale wiemy mniej więcej o co ci chodzi, że po prostu... No ja też tak mam, że czasami jakaś burza mózgu, dużo pomysłów, fajnie się czuję, a kiedy idzie jakieś totalne takie paraliż, że po prostu żyć się nie chce, nie? Kiedy indziej, no przeróżne jakieś, cała gama jakichś różnych emocji, stanów. Emocji, no, ja mam to samo, ja mam identycznie to samo, tylko widzisz, ja sobie jakoś staram z nimi radzić, w sensie, no, wiesz, wszędzie mi pełno. To jest kwestia i tego, co się dzieje w mózgu i jak się czuję fizycznie jeszcze do tego. Tak. I kurwa, to jest strasznie ciężko to wszystko dopasować do jakichś obowiązków, spraw, pracy, nie? Powiem ci, że wiesz, no ty już jesteś starsza, wiesz, ja jestem jeszcze młodsza, to ja mogę iść sobie jeszcze potrenować, pobiegać gdzieś, wiesz, żeby też te endorfiny gdzieś skoczyły, jak jestem przygnębiona, no to wtedy mówię, endorfiny fajnie skaczą przy treningu, ale u ciebie to nie wiem, jakby było przy treningu, nie, bo jesteś starsza, no rozumiesz, o co chodzi, gdzieś serducho czy coś i kurde, ale dobra. Ale później mam te endorfiny, to znowu, no i po jakimś czasie znowu jakieś wypalenie, znowu jakieś adrenaliny, no to jest masakra po prostu. Nie, no, jak ja bym bardziej intensywnie trenowała, to też bym się dobrze czuła. Tylko, że ja pamiętam na przykład, jak gdzieś sobie chodziłam pobiegać, czy tam jakieś takie treningi z kimś, nie? No to się fajnie czułam w czasie treningu i tam krótki czas po treningu, tam godzina, dwie, a potem zmęczenie, nie? I to zmęczenie jest trochę niefajne. Ale czasami, powiem pani, że czasami jest tak, że bardziej się człowiek skupi na tym, że jest zmęczony, niż na tym, że na przykład coś go trapiło, czy był zestresowany. Powiem wam, że zmęczenie psychiczne jest gorsze niż zmęczenie fizyczne. Naprawdę. Ja wam powiem, ja miałam tak ciężkie treningi, a jak głowa gdzieś szwankuje, gdzieś coś jest nie tak, to jest po prostu masakra. Właśnie to wtedy dochodzi do takiego... Mówię wam, psychiczne zmęczenie jest gorsze niż fizyczne. No tak, zdecydowanie, zwłaszcza jak na przykład coś się człowieka trapi, no to jak zmęczysz się fizycznie, no to się zmęczysz, no to odpoczniesz, ale jeżeli coś ci non-stop chodzi po głowie, jakaś natrętna myśl i ona nie chce wyjść z głowy, no to jest po prostu tragedia. Ale najgorzej jest, jak jesteś w ogóle zmęczony i fizycznie, i psychicznie. To jest wtedy już do dupy. No to już, to już jest taki miks, nie? A to już jest po prostu tragedia. Czyli na przykład robisz live'a do 5 rano, chlejesz wódę, rano cię wytargają do psychiatryka. No. I potem na drugi dzień jesteś zmęczony i fizycznie, i psychicznie po tym, nie? Ale wam powiem, że najgorsze, co może być, jeżeli chodzi o mnie, to jest nic nie robienie. Na przykład
parę lat temu się gdzieś tam zatrudniałam w pracy. I powiem wam, jakaś masakra, nie? Ja po prostu, ten czas mi się tak dłużył. No nie, 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 nie. Ja nie wiem, jak ktoś może tak mówić, no, że trzeba pracować tak, żeby się nie narobić. Ja wam powiem, ja tak nie mogę, nie? Ja po prostu, no nie mogę, nie? Ja nie umiem nic nie robić. Ja nawet jak siedzę i niby mówię, że się polenię albo poodpoczywam, to i tak muszę coś robić, chociażby ręce czymś pozajmować. Ja muszę coś robić, muszę się czymś zająć. No. Bo ja jak to nie, to zwariuję. Mam tak, no, mam to samo. Muszę nawet jak zasypiam, to muszę czegoś słuchać, bo inaczej nie dam rady. Też nieraz nie słychać. Kurwa mać. To ten przez ten przycisk, nie? Bo to przez ten przycisk, no. Jak na przykład odwodniona jestem. Odwodniona? Albo na przykład jak właśnie... A ty masz taki głos trochę jak chłopak. Ja myślałam, że ty jesteś chłopakiem. A ty mówisz, że jesteś odwodniona. No bo ja nie, ja mam ten. Ja mam teraz, jestem zachrypnięta, to już w ogóle, nie? Ale... No. I mówię, i staram się tak po cichu mówić, żeby tam nikt nie słyszał. Ale ten... Znaczy na żywo to ten mój głos jest inny, spokojnie, nie? Bo nawet jakiś koleś do mnie ostatnio na Discordzie tak zobaczył moje zdjęcie i do mnie, to ja myślałam, że ty jakaś taka klucha 80-kilowa jesteś w tym głosie, nie? No. Nie. To ale tak... ty masz taki głosik, jak pasowałabyś dać głosik Reksiowi z bajki. Tak, ja taki trochę zachrypnięty mam. Ja mam jak, tak, jak Queen of the Black, nie? Ona też ma taki gruby. Nie, ty masz taki śmieszny moim zdaniem trochę. To ty lepszy masz. No, wierzę, on śmieszny. To sposób po prostu no gdzieś tam no, też mówienia. Jakbyś z bajki nie wiesz, dać jej głowę moim zdaniem. Słuchajcie, kochani, ja fajnie się rozmawia. No, ja będę kończyć. Powiedzcie coś wesołego na koniec i ja idę, napiję się soku grejpfrutowego i idę spać. Jebać piwo. Nie idę po to piwo, bo się wstydzę tam na tej stacji. Poza tym muszę jutro się obudzić, jakoś to będę się źle czuła potem. No właśnie miałam ci to mówić, po co ci piwo o tej godzinie, to jest tak no, bez sensu. Wypali tak, cię, no. Będzie się źle czuła. No, że nie będę mogła się obudzić, kurwa, rano. No tak, tak. Będzie cię suszyć później i daj spokój. No, głowa cię będzie bolała. Nie, nie, tak, to jest tak, nie warte. Tak. Nie, lepiej sok albo na czysto pójść. Ogólnie, no to, ale... to nie kurwiło, lepiej zostawić na piątek, bo w piątek będzie live. To wtedy będą donaty. Dobrze, że ja nie piję alkoholu. Naprawdę, kurwa, całe szczęście. No, ale ja nie mam co zostawiać, bo ja w ogóle nigdy nie mam żadnych zapasów alkoholu w domu, bo ja sobie nie kupuję. Kupuję sobie tylko tyle, ile potrzebuję, żeby nie mieć, bo sobie utrudniam życie po prostu pod tym względem. Bo jakbym miała zapasy, to boję się, że mogłabym, bym się wkurzyła i mogłabym wypić, nie? A tak no, jak nie mam, to nie mam, nie? To jest tak jak ze słodyczami, jak są pod ręką, to je weźmiesz, jak nie, no to nie. Tak samo jest u mnie. Na przykład w ogóle słodyczy nie mam, ale jak widzę, że są, to już mnie po prostu bierze. No, że jakby piwo stało, to bym wypiła, ale tak. Jak mam iść do sklepu po nie, no to nie pójdę, bo tak. Się wstydzę, bo mi się nie chce, bo kurwa daleko, no co by też szła, nie? Może no nawet lepiej. No i właśnie o to chodzi, tak, właśnie. Natomiast jak z Markiem się spotykam, to tak nie jest, bo on zawsze ma jakieś zapasy i to trochę było niefajne, bo przez to sięgałam po ten alkohol. A tak jak nie mam, no to nie sięgam, bo nie mam. Ela, ja kiedyś miałam takiego chłopaka, jak byłam na redukcji, nie? Jak tam zaczęłam modelować sylwetkę na siłowni. I tak to były moje początki. To on mi cały czas kupował chipsy, wiesz, kupował jakieś ciastka i mnie tak tym wkurwiał. Bo ja, wiesz, zaczynałam coś ze sobą robić i cały czas to stało. Ja rozumiem silna wola, ale no przy początku to jest tak trudno, nie? I też mnie to denerwowało, nie? A najfajniejsze to było, że Marek chował przede mną to piwo, żebym mu nie wypijała. I on ja ciągle myślałam, że dla twojego dobra. Ale też chował, bo nie chciał się przyznawać, że pije, nie?
No ją przeróżne miejsca wymyślał śmieszne. A moja córka mu... To znaczy, jak byliśmy w innych miejscach, no to ja tam się nie interesowałam. On tam gdzieś raz chował za zasłoną, raz gdzieś pod łóżkiem, że tam w lodówce jakiś stał, resztę gdzieś chował, nie? Pokoju. Za zasłoną. Tak, albo gdzieś tam na szafie, nie? Albo na przykład, jak tam mieszkaliśmy w Zakopanem, to tam był taki hol i tam gdzieś chował za butami narciarskimi, gdzieś w kącie, w jakiejś torbie. No i a teraz jak mieszkał u mnie, to moja córka sobie po prostu wymyśliła za plan działania, że zawsze mu śledziła, gdzie on to piwo chowa i mówiła mi, gdzie ma. No i Marek ciągle wymyślał jakieś nowe schowki. A Marysia przychodziła i mówi: Ela, ja wiem, gdzie on ma piwo, chcesz wiedzieć? A ja mówię: tak. A ona mówi: pod łóżkiem. W małym pokoju pod łóżkiem. No to dobra, no to tam żeśmy mu już ten schowek obczaiły, no to ja mu zabrałam mu piwo i wypiłam, nie? No to potem na drugi dzień ja się pytam Marysiu, gdzie Marek ma piwo, nie? Ona: nie wiem, nie wiem, to ja wyczaję, nie? No i tam ciągle gdzieś na balkonie, mamo, na balkonie za szafą trzyma. No to dobra, no to na balkonie, nie? A potem już pamiętam ostatniego dnia, no to Marysia obczaiła, że Marek w ogródku pod balkonem trzymał w krzakach to piwo. A ja mieszkam w bloku, czyli kompletnie poza domem. Ktoś mógł mu zabrać, nie? Bo już był taki podłamany, że mu kurwa cały czas to piwo znajdujemy. Że biedny był tak już zestresowany, że trzymał pod blokiem. No co, no kreatywnie, a ja za to mogę powiedzieć, że kiedyś moja mama jak chowała przede mną, bo ja się w pewnym momencie, jak byłam mała, dorwałam do takich, pewnie kojarzycie, są takie czekoladki z likierem i wiśnią w środku. Tak. Ja je tak. Bardzo w pewnym momencie polubiłam, bo się wdrapałam na szafkę, dorwałam się do nich i zasmakowały. No to później chowała i w pewnym momencie wykombinowała i ona dosłownie do misia, który był w środku pusty, ona chowała te czekoladki do środka i tego misia stawiała gdzieś tam wysoko na szafce i później, no i po kilku latach się nagle człowiek tego miśka zdejmował z szafy, bo chciał się go pozbyć i się okazuje, że przez tyle lat tam kitrała te wszystkie czekoladki, a człowiek nie wiedział. Także dobra, kryjówki potrafią być bardzo różne. Ja już naprawdę różne widziałam. A to gdzieś pod toaletą chowali, a to za wanną, a to na wannie, a to w misiach. Kiedyś nawet, z tego co pamiętam, to w tych... W drewutni, tak, w drewutni pomiędzy tymi balami drewna tam powpychali te piwo, żeby dzieci tam nie szukały, bo tam nie wolno było przychodzić. Raz nawet w koszu od kosiarki, także no to jak człowiek chce gdzieś schować, to potrafi znaleźć kreatywne. Tylko ja się zastanawiam cały czas, czemu ten Marek tak chował to piwo, żeby, czy bał się, że mu po prostu wypije, no to mógł kurde kupić więcej i już tak nie oszczędzać, nie? Ale niektórzy tak mówią po prostu. Czy ukrywał przede mną, że ma, czy po prostu z kolei nie chciał, żebym ja piła, bo to mnie właśnie zastanawia, bo... Trzeba było się go zapytać, bo może ma taką mentalność. Udawał, albo... że nie ma, nie? No. I chował, no z tym, że jak ja się pytałam, masz piwo, to daj mi, nie? A on mówi, a no to mam, nie? To poczekaj, to dam ci zaraz. No i gdzieś tam brał z jakiegoś schowka, nie? Znaczy niektórzy na przykład lubią podpijać albo podjadać po cichu, żeby nikt nie wiedział. A może on jest taką wiewiórką, że albo ma taki nawyk, że w domu musi chować, bo mu podpijają. No tak, no taka mentalność, no skądś musiał to mieć taka pazerność, wiesz o co chodzi. Taką pazerność w domu wyniesioną, no, to jest pazerność właśnie. Właśnie nie wiem, o co to chodzi, czy on się kierował moim dobrem, żebym nie miała dostępu, czy nie chciał się podzielić, czy nie chciał się przyznać, że ma, kurwa, właśnie nie wiem. Ale tym, jak już chował pod balkonem, to już mnie kompletnie rozwalił, bo tam przecież bardzo było prawdopodobne, że mu ktoś to ukradnie, nie? Jakiś przechodzień. Równie dobrze mógłby schować pod samochodem, bo ten facet odjedzie, piwo zostanie na środku chodnika. Pod jakim samochodem, pod oknem, nie?
Kurwa, albo facet sobie wycofuje i po tym piwie przejeżdża i tam opony przebite. Jakby to było w butelce, ale by była heca, nie? Mawiek nawet wstawiał zdjęcia tego, że on piwo chował w krzakach, tylko ja myślałem, że on już to był żart, a teraz z tego, co mówisz, to... To na poważnie. Ja nie wiem, czy on chował przede mną, czy przed Marysią, ale czy po prostu... Tak powiem, że takie zwyczaje to są czasami jak normalne nawyki, albo jak tyki nerwowe. Ludzie potrafią robić takie rzeczy i nie wiedzą tak naprawdę dlaczego, po prostu to robią. No to znaczy, wiesz co, nieraz jest tak, że to jest wyniesione z domu, gdzieś tam, wiesz, jak się było dzieckiem, musiała być tam walka o jedzenie, albo się nie dostawało... Może on chował na zachodzie z rodzicami, bo mu nie pozwalają pić piwa, nie? No ja nie wiem. Albo rodzice robili coś podobnego i po prostu patrząc się nauczył tego samego. No pazerność taka z dzieciństwa mu się włączyła. W sensie, że wiesz, że kiedyś musiał coś chować, bo wiesz, bo na przykład, nie wiem, walka o jedzenie była w domu. Wiecie, o co chodzi, nie? Nie, nie, mi się wydaje, że nie. Nie, mi się wydaje, że na przykład raczej myślę, że to chodzi o to, że nie chciał się przyznawać, że tam ma parę tych puszek, nie? Czy tam butelek, żebym się nie martwiła, że pije, nie? Uh-huh. A z drugiej strony może nie chciał, żebym ja też piła, nie? A może nie chciał, żeby dziecko widziało, że ktoś pije, no coś na tej zasadzie też, prawda? Ale jaka zabawa w poszukiwanie skarbów z tego może być. Tak, tak. Mapkę narysować, wskazówki i lecimy. Tak, Marysia go śledziła całymi dniami, gdzie on to kurwa chowa. Po czym sobie tam robiła jakieś pranki i mu przestawiała. I albo mu tam chowała, kradła mu jedno. I po prostu przynosiła mi i w ogóle jaja były. Ale nawiasem mówiąc, to też była kiedyś taka heca, że jak byłyśmy nad morzem u takiego mojego znajomego i on tam też trochę drinkował, to mu podkradałyśmy piwo, żeby nie pił po prostu. I chowałyśmy do wersalki. No i on się zawsze wkurzał, bo on sobie liczył te piwa, nie? I potem mu brakowało do wersalki, w której ja spałam, chowałam te piwa, nie? I w pewnym momencie to już miałam tych piw całą wersalkę pełną, nie? I on się wkurzał, awanturował się, gdzie to piwo, nie? Mu znika cały czas z tej lodówki, czy tam z tej kuchni, bo korzystaliśmy z kuchni takiej wspólnej, nie? I podkradaliśmy mu piwo, żeby nie pił. No i on Ela, powiedz, ile potrzebujesz piw, żeby się upić? No ja się nie upijam ogólnie i ja piwa nie jestem w stanie wypić dużo, bo ja mogę wypić albo jedno ciemne, albo dwa jasne. Ja więcej nie jestem w stanie wypić, bo ja... Ja półtora i ja już po prostu, ja już czuję się podpita, nie? Bo ja ogólnie nie piję i wypiję tylko, no dwa to już po prostu jestem już tak w chuj wypita, nie? Po dwóch piwach, naprawdę, bo ja w ogóle nie piję i nawet jak już tak jedno, półtora... Tylko, że ja, zależy jakie, bo mówię o tych kolorowych, nie? Mhm. One są takie lżejsze trochę, a... A te zwykłe, żeby się tak upić, to ile byś potrzebowała? Nie, to ja spokojnie mogę wypić dwa. No, bo ja mówię ci, ja już po dwóch... Ale może ty za szybko pijesz, albo na pusty żołądek. No nie wiem, ja zauważyłam, że jak ja zaczynam pić, znaczy jak tak nie gdzieś tam tak piłam, bo teraz to w ogóle nie piję, no to już mi się robiły wypieki, już jak tak półtora piwa wypiłam, tak wiesz, jedno wypiłam, zaczynałam drugie, to już mi się wypieki A robiły. A ile ważysz? 53 kilo. No to jest mało, to jest mała waga, no to ja też tyle ważę, no to jest mała waga na dwa piwa. Może no, ale... za szybko. Ja tak samo nie piję, więc to może to też jest jakieś znaczenie. Bo lepiej nie pić naraz, nie, tylko odczekać trochę. No ja ogólnie piwa nie lubię, ale gdzieś tam mówię, gdzieś byłam na gdzieś imprezie, czy coś, czy tam gdzieś ze znajomymi, no to mówię, dobra, dla towarzystwa, czy jakieś ognisko, no dla towarzystwa, czy z facetem, ale na przykład ci powiem, jak z chłopakiem kiedyś ze swoim byłym, wiesz, on kupował piwa, kupował mi też jedno, no nigdy, powiem ci, oglądając serial, nigdy nie dopiłam piwa, no po prostu mi to tak nie smakowało, ja nie wiem, jak można tak sobie leżeć i pić, no nie wiem, po prostu
No to alkohol trzeba pić powoli, a ja na przykład na live'ach się denerwuję, nie? Strasznie mi alkohol smakuje i chlas, 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 piję szybko. I kurwa, minie pół godziny, a mi się już w głowie kręci. No to jest ciekawe, ja na przykład w ogóle nie potrafię się upić. W ogóle. I to w ogóle beznadziejnie wygląda, chociażby jak ta ostatnie urodziny przyjaciółki, jak się skończyło, że wszyscy byli nachlani, a ja chyba po 3-4 puszkach nic. To jest zgona wyłapała. Z jednej strony to jest niby fajne, bo człowiek się nie upije, ale z drugiej strony to tak trochę później głupio, bo wszyscy się upili, wszyscy się bawią, tylko ty tutaj tak siedzisz i próbujesz, ale nie możesz. Ale to tak samo jak z drinkami. No to może masz... Masz szybko przemianę materii i wiesz, zanim te toksyny tam dojdą do krwi, to już część strawisz. Bardzo prawdopodobne, bo tak naprawdę jedyne jakieś takie, można powiedzieć, ciepełko, to tylko przy bardzo, bardzo, bardzo silnej nalewce, ale tak naprawdę bardzo silnej, ale i tak, bo ja mam wolno głowy i nic. No, ja mam wolną przemianę materii i mi chyba szybko uderza też do głowy. Z jednej strony to jest pozytyw, taka szybka przemiana materii, no ale z drugiej to jednak no, człowiek chciałby chociaż raz zobaczyć, jak to jest się upić. Nie masz za czym tęsknić, bo to jest raczej niefajne uczucie, jak się kręci w głowie, nie znoszę tego. A to powiem, że jeżeli chodzi o to, no to każdy upija się niby inaczej. Na przykład, no, jedna znajoma potrafi... To w ogóle okropne są. Tak, to jedna znajoma potrafi się upić tak, że następnego dnia ledwo jest w stanie w ogóle podnieść się z łóżka i ma takie migreny, że klękajcie narody, a na przykład druga jedyne co, to jest jej strasznie ciepło i dostaje głupawki, a następnego dnia nic, tylko sucho w gardle. Także to różnie bywa. To ja mam migreny bez alkoholu, to sobie wyobraź, jak ja bym tak teraz miała wypić i jeszcze by mnie tak zamulało, żygać. Nie, w ogóle nie. Znaczy, no, ja się upić nie mogę, ale za to mam bardzo dużą tą tendencję do światłowskrętów. I migren. No tak. Gdzie są takie dni, że ja na przykład w ogóle nie mogę wyjść z pokoju i muszę się wszędzie pozasłaniany mieć okna, bo po prostu nie daję rady. Mhm. Także można powiedzieć, że to jest taki mój kac. A drinki, to ja też mam jakiś taki problem, że ja też nie lubię czasami, jak jest... wolę sobie tak trochę przysłaniać zasłony nawet. Znaczy ja nie tyle nie lubię, jak na przykład mi świeci światło, co po prostu czasami mam tak, że to światło, jak jestem w oświetlonym mocno pomieszczeniu, to dosłownie piszczy mi w uszach, tak jakbym miała mikrofon. Masz jakieś zagłuszenie chyba z mikrofonem. Serio? Mhm. Słuchajcie, kochani, Ja będę już szła spać. Dobrze, ale wyśpi się. Czekałam po prostu, żeby się poprawiła trochę atmosfera, bo nie chciałam tak was zostawiać smutnych. No to chyba już widzę, teraz macie lepsze humorki. Tak, to już tak, mogę was tak, z sumieniem zostawić. No wy się też kładźcie, co będziecie siedzieć, gadać tutaj. No ja też idę spać. Połączymy się znowu. Ja powiem, że po raz pierwszy tak naprawdę i całkiem przyjemnie. Jest fajnie. Jestem mile zaskoczony. No, to czasami nawet... Siema. Czasami bardziej świrujemy, a dzisiaj tak trochę senno. Problemy zamulająco. Techniczne. Zamulamy po prostu. Nieraz tak trzeba sobie pozamulać, nie? Tak leżysz i zamulasz i rozmawiasz. Ale byli ci hejterzy do pewnego momentu, poszli sobie, nie? No bo pewnie nic się nie działo. Jak zaczęliśmy kawały opowiadać, to poszli, nie? Zdominowałyście ich dobrą energią. O no. No może, bo ani jeden nie został, nie? Poszli sobie w diabły. To trzeba częściej rozmawiać o braku natchnienia i kacach.
To są dla nich za poważne, za ciężkie tematy, wiesz, dlatego oni tego nie uniosą. Tak, dokładnie. Utykają. Bo nie ma czego się, nie ma do czego się przyczepić, jak się człowiek mówi o kacu albo czymś. Tak. Znaczy, no ale jest... ciekawe, co ich zniechęciło, nie? W którym momencie oni odpadli? Znaczy, no bo pewnie już... normalna rozmowa. Jest też tak, jak się jak się na zaczepki nie odpowiada, po prostu no to człowiek zainteresowanie traci, no i wie, że nic nie wskóra i sobie idzie. Tak, no, to ich napędzało przecież. Aha, Ela, bo był taki moment... Panujesz. Był taki moment, że zaczęli się na Janesa rzucać, nie? A ja zaczęłam mówić, żeby się nie tłumaczył. No i oni się wtedy tym zniechęcili, nie? No czasami to... warto po prostu zmienić temat i tyle. A oni to ostatni moment, żeby ich słychać, nie? No tak, skoro było wszystko wyjaśnione, nagrane, no to niech se sprawdzą. Wygodnie. Ale wiecie co, i tak szybko to ucichło, ale co niektórzy, no mówię, będą, oni będą tydzień żyli, bo nie, jak można czymś takim żyć? Ja tego nie rozumiem. To oni nie mają życia, pracy. Jakby ciekawszych tematów nie było. Kurwa, no, będzie wchodził jeden z drugim i tak kurwa drążył ten temat. Kogo to kurwa obchodzi? Jakiś random z internetu, wiecie co chodzi, nie? Masakra po prostu. No tak, no. Ale Ela, powiem ci tak, jak wejdziesz na tego seksrooma tam, jak ja widziałam tych ludzi, co oni tam, co tam jest wstawiane, to ci powiem tak, pokaż mi swojego wroga, a zobaczysz, kim jesteś, naprawdę, wiesz co, to są ludzie, nie no, jak można wchodzić na filmik? Przerwało. Tam był filmik. Przerwało. Słychać mnie? Teraz tak. No jak ja mam, kurwa, ten przycisk mi spada, nie mogę tu wejść, dobra, nie chce mi się tego powtarzać, kurwa, ogólnie, dobra, nie wiem już. No nie wiem, co się dzieje, no naprawdę. Kurwa, ale mówisz o tym seksroomie u nas? Tak, tak, tam jest Ela, mówię ci, pokaż mi swojego, mojego, Dobrze. Ty jesteś normalna przy nich, naprawdę, no wchodzić na filmiki, oglądać filmiki, jak ktoś toster wali, nie, rozgrzany, to weź pomyśl, co trzeba mieć w głowie, żeby takie rzeczy oglądać, jeszcze udostępniać, nie? No. Jak się wali Nie wchodź tam, lepiej nie wchodź, bo to wiesz... Ale to u nas takie są rzeczy? Tak, nie polecam, tak, naprawdę nie polecam, przeglądałam te zakładki i trafiłam do tego, nie, ja po prostu samo. Nie polecam. To już jest taka to... dewiacja, wiesz, to już jest taki śmietnik, to już taki śmietnik. Ale ja muszę, to ja muszę pobanować tych ludzi, bo to rozumiem, że seks room, ale tam kurde w sumie jakiejś pornografii nie powinno być, tam nie wiadomo. No to czy... jest, wiesz, ale to są, wiesz co, Ela, żeby to była pornografia jakaś ładna, tak, ładna kobieta, wiesz o co chodzi, czy coś. Nie, to jest kurwa, to już jest taka dewiacja, nie? Tam już widzę, że podchodzi pod parafilię niektóre te rzeczy, co tam są wstawiane. I naprawdę, no osoba, która coś takiego ogląda, to ma naprawdę poważne zaburzenia psychiczne. To tam trzeba jakieś komunikaty zamieszczać, żeby to nie, żeby... No i później tacy ludzie cię hejtują, nie? I tacy ludzie cię później hejtują. Masakra. Nie masz czym przyjmować. Ale tam trzeba pisać, że... Bo to chodzi o to, że to powinno być tak, żeby każdy tam mógł wejść bez jakiegoś obrzydzenia, a nie kurde, no ty, albo dwóch meneli... którzy są zmuszani do robienia sobie loda i gościu mu loda robi, wiesz co, no mówię ci, masakra. Nie, naprawdę, to jest po prostu obrzydliwe. Ale widziałaś to, nie? Widziałaś tak, niestety. No. Ale jak są zmuszani? No, ktoś po prostu się z nich śmiał, no, są nagrywani, wiesz, dwóch najebanych meneli i tam podpuszczają, nie? Podpuszczają jednego, on mu robi loda, jeszcze mu tak głową, wiesz o co chodzi, żeby to robił, nie? I to jest spoko, i to jest, ale słuchaj, i to jest spoko, nie? Nikt nie zwróci uwagi, że wiesz, coś takiego tam jest. Ktoś to wie, wiesz o co chodzi, ktoś wykorzystuje najebaną osobę, tak? I no nie, no co mam ci mówić, Ela, wiesz o co chodzi. I kurde, i co? I te osoby są spoko, tak? Takich filmików tam nie powinno być, bo może to jest nagranie też zrobione wbrew czyjejś woli, nie? No właśnie, no dlatego ja o tym, jak tam się kłóciłam z nimi, no bo ja tego, znaczy, no w sprawie tego Janysa, tak, że oni go tam skojarzyło, no to ja się na podstawie tego, tak, na przykład tego filmiku, to dlaczego ten może być, co to za podwójne standardy, tak, tu się nie przyczepią, a tu się przyczepią, rozumiesz, o co chodzi, gdzie
Przecież Jan z tego nie nagrywał, ani nie kazał, nie krzyczał, żeby ktoś w ogóle tą kobietę tam, wiesz, gwałcił, tak? No wstawił z głupim tam tekstem, no nie wiem, bo ja tego akurat nie widziałam, ja nie mogę się na ten temat wypowiadać, bo tego nie widziałam, ale chodzi mi, dlaczego się nie przyczepili do tamtych filmików, co tam jest, tak? I to jest śmieszne, że no dwóch tak, Maneli... Albo jak się nie przyczepiają do przeróżnych jakichś materiałów publikowanych na tych hejterskich serwerach tak samo, nie? No tak, tak. Bo przeróżne rzeczy tam u nich lądują tak samo. I no jako... to są właśnie takie podwójne standardy. Podwójne standardy, tak, że u nich... Co to za odklejona laska? No przecież oni na przykład na tym serwerze Przystanek Kozborowo to wrzucali sobie jakieś zdjęcia rozbierane mojego byłego męża, czy tam jakieś przerobione, czy coś, no, nie? No i to jest fajne, no i to jest fajne. I się no, tam naśmiewali. Z tym, że oni tak wrzucali na chwilę, a potem kasowali, żeby nikt się nie przyczepił, że to jest, nie? Tylko tak pokazywali sobie do pobrania. I to, czy tam przeróbki, czy oryginalne, nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo ja tego nie widziałam, nie? Czy tam jakieś inne w ogóle filmiki, materiały, oni tam wszystko ładują, co tylko mają, tylko tak wrzucają na chwilę, potem to znika, nie? No, tak samo jak, wiesz co, z tym Markiem twoim, nie? I z nagraniem, wiesz, no... Tak, tak, oni bardzo go... śmieszne, no, w sensie, wiesz, facet, tak jakby oni nic, kurwa, wiesz, oni sobie nie walą, wiesz, o co chodzi, tylko Marek sobie wali. Marek jest najgorszy, bo sobie wali, tak? Tylko, że widzisz, ktoś to nagrał, nie? Ktoś nagrał i puścił. I teraz, kurwa, jak oni by się czuli, tak? Gdyby, wiesz o co chodzi, ktoś by ich nagrał w takiej sytuacji i to puścił w internet. I to oni są święci, pamiętaj, ale oni to są impotenci, nie? I oni sobie nie walą. No. No. Byś ty waliła. No, a ty czy, o, no. Ja kolejny w tym momencie walę. No i spoko, jesteś zdrowy facet, to sobie walisz, tak? Prawda? O Boże. O no. Kurde, ale nie ostro. Ostro tak. Nie, no teraz jaja robimy, tak? Bez przesady. No. Ale to tak trochę nieładnie mówić walić, no. No brzydko, no tak, tak. A to co, no, jak inaczej? Też... Słuchaj, jakbyś była seksuologiem, to byś onanizowanie się nie jest niczym złym. Jeszcze w przypadku mężczyzn, jeżeli na przykład nie mają jakiegoś obiektu pożądania przy sobie, z którym mogą wyładować ten popęd, nie? To jest nawet wskazane, no bo co oni mają zrobić? Mi się wydaje, że ta sperma się tam produkuje, nie? I ona musi się jakoś... Oni, no się tak, muszą tego jakoś pozbywać, nie? No to Ela, niech się tutaj wypowiedzą tutaj faceci, którzy tu siedzą. Bo... Co robicie, tak, jak macie jaja pełne, chłopaki? Co robicie, jak macie jaja pełne? Słucham. No to nie? Naprawdę się ciebie ruchem nie stanował. O, patrz, widzisz? No. Że co? Co powiedział? Bo, nie, bo się śmiałam, nie słyszałam. Że się dziwi, że jeszcze mi nikt nie zbonował. Rwało. No jaja pełne. No bo przecież... Ale nie, no to mężczyźni no muszą po prostu... ja się nie znam tak do końca, akurat tego nie zgłębiałam problemu, ale wydaje mi się, że... No nie, bo to na przykład samo też się jakoś reguluje, no nie? Bo są te nocne jakieś te polucje, czy nie wiem jak się to nazywa, nie? To musi się tutaj chłopaków zapytać. Ale u dorosłych mężczyzn chyba tego nie ma, nie? No ale to facet musi, no, nie jak ma. Nie ma kobiety, to się musi właśnie on, zaspokajać jakoś inaczej, nie? Oni tego nie robią, nie? Ma, jeżeli nie ma tak cały czas, nie? Przy sobie. Nie ma zasad z takich rzeczy. Albo w ogóle nie ma, nie? Bo kobieta może żyć bez orgazmu nawet i miesiąc, a facet to chyba nie może. No, może, jeżeli są tyle dojrzały, że potrafią ich dokontrolować, to może. Bo mi właśnie, się wydaje, że na ten temat się tam produkuje ta sperma. Nie mam naukowych dowodów akurat na to. Szczur! Mi się udało 3 miesiące wytrzymać. A dlaczego ja akurat? Ja się teraz nie odzywałem. No powiedz, nie wstydź się. No właśnie, powinniście się wypowiedzieć. To jest...
Oj, będzie pora oglądania tylko na YouTubie. No ja to myślałem, że mnie ten temat ominie, ale do tablicy zostałem wywołany. Czur, słychać mnie? 3 miesiące tak, słychać. Nie potwierdzasz, ale też nie zaprzeczasz. To najlepsze wyjście. Znaczy, a jakie było pytanie? Bo... Ty powiedz, Szczurek, ty lepiej powiedz tak. Dobra, 3 miesiące wytrzymałeś bez. Znaczy, teraz powiedz... Ja nie powiedziałem, nie, że... To kto inny. Nie, powiedzcie, ile razy najwięcej to zrobiliście w ciągu jednego dnia. Co to jakiś krąg zwierzeń teraz? Bo ja miałam kiedyś takiego chłopaka, on był jakimś takim właśnie onanistą, jakimś maniakiem, nie? No. I on mi mówi... Tam się sam przechwalał, nie? Sam zanim mnie poznał, nie? I mówi, że on tam często to sam robi, że tam po 4-5 razy, że codziennie, i się tam śmiał, jak to było, że tam ojciec wszedł do pokoju, a on tam robił to i ojciec taki zaskoczony, czy tam coś. No, a kiedyś mówi, że zaczął żartować, no i mówi, a kiedyś, a zgadnij, ile razy najwięcej to zrobiłem, nie? No to ja tam mówię, 5, a on nie więcej, 7, nie więcej, 10, nie więcej. No i okazało się, że 17 albo 15 razy. A ile tym wprawdy, a no, ile przechwałek? Egzorcysta, no onanista, cholera jasna. No to kurwa, egzorcysta. To cały dzień, onanista. Nie? Od rana do wieczoru, nie? Jakby demona z jajec wypędzał, no. Ale jak on musiał się jednak, kurde, to nie wiem, czy to jest znowu takie dobre, nie? Musiał chyba się nabawić. No, jak 17 razy. A jest po prostu, dzień ma 16 godzin plus 8 godzin snu, no to musiał co godzinę praktycznie, nie? Ale jaka motoryka musiała być rozwinięta, że zakwasów ręka nie miała. No, kurde. Chyba, że ma taki onanizer, nie? Zawodowy, normalnie. Jaki zasycacz do... Onanizer 2000, nie? Rekord Guinnessa. Z mango kupiony, nie? Zasycacz do zlewu albo... Spokojnie, bo tutaj niektórzy się mogą poczuć bardzo zgorszeni, nie? Zamiast się wyłączyć, to będą słuchać o waleniu gruchy. No co, mamy komediowego kaca. Tak, będzie ciebie, ale... zaraz się ktoś odezwie, bo jest zgorszony, ale zamiast wyjść z kanału i tego nie słuchać, to będzie słuchał i będzie kurwa się czuł zgorszony, rozumiesz? Taka mentalność. To niech spać idzie, kurde, zaraz trzecia. Nie pójdzie, bo on chce to słuchać podświadomie, ale ci będzie mówił, że jest zgorszony jeden z nich. Ale na razie nikt tego nie powiedział, a ty się proszę, coś czego nie miałem ustania. A no, powinien mieć wszystko swoją miarą. A nie ma, ale jak się coś już nie wydarzyło, no to na dwoje babka wróżyła. Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Przecież tu już ktoś się odezwał, jakaś baba. Tak, wy jej nie słyszeliście, coś tam zaczęła pierdolić. O to mi chodziło. Czemu mówisz o sobie? Nie mieć wszystkich swoją miarą. O. Ale po prostu... Ja w tym nic nie widzę złego, bo jak ja bym coś takiego zobaczyła, to ja się od razu nakręcam na seks. Ale więc... Jak co Ola byś zobaczyła? No jak facet się wyciąga ze spodni swój sprzęt i się zaczyna dotykać. Ale takiego, którego kochasz chyba, tak? Czy przypadkowy? W sensie nie, mógłby być nawet przypadkowy, jakby był jakiś fajny facet, to bym się też nakręciła. Ela, uważaj na coraz głębszą wodę skaczesz z tymi tematami. No, Ela, no. Ale wie, tylko w sensie, że mam na myśli, żebym się... Mam na myśli, żebym się podnieciła, a nie, że od razu, żeby się umawiać. No. Także ja tego nie traktuję jak jakieś walenie czegokolwiek, jak ty to mówisz, tylko ja uważam, że to jest coś pięknego, nie? Ale ja wiem, Ela, o co ci chodzi, tylko wiesz, tutaj nagrywają i zaraz zrobią z ciebie, wiesz o co chodzi. No. Gdzie to normalne są rzeczy i tak każdy gada gdzieś w towarzystwie, wiesz o co chodzi. A to, że ktoś to nagrywa i puszcza na YouTube, to... Przerwało. A to tylko o tym w towarzystwie rozmawiasz? Ale to się nie przejmuj, bo właśnie chodzi o to,
żeby oni coś mieli na tych nagraniach z drugiej strony, nie? A ten temat wynikł tak naturalnie, ja go w końcu nie inicjowałam, no tak, tylko tak, od tak. ciebie w ogóle wyszło. No. No tak, jak, to, jak to się zaczęło? Zaczęliśmy o tym mówić, bo ty coś o tym dalej nie zaczęłaś. Nie, zaczęliśmy rozmawiać o podwójnych standardach i się zaczęło. Aha. Kurde. No. Dobra, bo żeśmy chłopaków trochę wpędziły w jakieś zakłopotanie, to już dajmy spokój już z tymi tematami, chodźmy spać. Dobra. Ja może na live o tym poopowiadam. Dobra, tak, możesz poopowiadać właśnie. Fajne tematy. Przynajmniej jak coś się dzieje. No właśnie. No to dobrze. No to dobranoc. Przynajmniej żeśmy na wesoło skończyli. Tak, Ela, to najważniejsze. Ogłoszenie parafialne. Ja moja droga, Elu. No to pa, to dobranoc. Nie ma dobranoc, pa. No, cześć. Kolorowy Elu. Karaluchy. Elu. Nie ma Eli. Kurwa, mać tym naciśnij i mów. Ja pierdolę ten kurwia. Ktoś mnie woła, ale ja się już wyłączam. No, a, okej. Okay. No, dobranoc. Dobranoc, Ela. Tylko się nie onanizujcie się za dużo przed snem, żebyście wstali. Ja jestem w celibacie. Dobra, Ela, idź, bo oni cię już będą zagadywać. Zobacz, oni się już podniecili. Ja to jestem w celibacie, nie? 17 razy tego nie róbcie. Nie, dzięki. Oj, chodzi. Ciężko będzie, Elu. Bo potem nie chcę mieć poczucia winy, że zachęcałam. Bo ja Jacek no to... wyjdę, nie? No to pa, cześć. Cześć. Z czystej chatki. Jak mnie wkurwia, ciśnij i mów, no tak mnie on wkurwia. Kogo ty interesuje? Ciebie. Do kto ciebie pytał? To mówię. Akurat nikt nie pytał. Właśnie. Mówiłam do siebie, kurwa mać. Wiesz, że mówię do siebie, to już oznaki chorób. O Jezu, choroby, nie chorób. Kurwa, chorób. Prostaczkę znowu przybiało tutaj na serwer. Wiecie, a ty kim jesteś? A ty kim jesteś? Co? Prostaczka, siedzisz, słuchasz dwie godziny jak ten łeb w tym domu, trzecia nad ranem, masz pretensje. A ty, kurwa, kim ty masz ochisko. Ty masz ochisko. A wiecie, jak to jest zajebiście być chory? Kurwa, gadać do siebie? Kurwa. Fajnie, nie? Spróbuj się. Ja dopiero tu weszłam i słyszę jakiegoś babu chłopa na głosowym. Babu chłopa. Kurwa, lepiej wyglądam niż ty, wieśniaku. Wieśniak to cię robił. No właśnie, to tak naprawdę ty się tak rozpowiedziałeś do różnych ludzi, no kurwa, no. Boże, ciebie jaka hamka i prostaczka. O Boże, nie zesraj się. Tak, ham i prostak, dokładnie. Taka typowa Karyna. Tak, Karyna.